Mogłoby się wydawać, że wpadnięcie do czarnej dziury jest tak proste jak wpadnięcie do gigantycznego dołu. Ale to coś zupełnie innego. Aby faktycznie wpaść do czarnej dziury, potrzeba niesamowitego szczęścia i odrobiny magii. Co więcej, gdybyś próbował obserwować, jak coś do niej wpada, nawet byś tego nie zobaczył. Dlaczego? Cóż, spróbujmy zrozumieć magię fizyki. Wpadnięcie do czarnej dziury jest naprawdę trudne. Przede wszystkim, aby w ogóle mieć na to szansę, musiałbyś idealnie wycelować i rozpocząć swoją podróż z bardzo daleka. To jak próba trafienia w mały cel z dużej odległości. Dzieje się tak, ponieważ czarne dziury istnieją w galaktykach, które są wypełnione innymi obiektami, takimi jak gwiazdy, planety i chmury gazu. Obiekty te mają własne siły grawitacyjne, które mogą wpływać na ścieżkę, jaką musisz obrać. To tak, jakbyś musiał ostrożnie poruszać się po pokoju, unikając wpadania na innych lub zbaczania z kursu przez ich ruchy. W podobny sposób, wpadając do czarnej dziury, musiałbyś nawigować i wzbraniać się przed wpływem innych obiektów niebieskich na twój ruch. Gdy jesteś bliżej, sprawy stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Dokonanie nawet najmniejszej zmiany kierunku wymagałoby ogromnej ilości energii, której nie byłbyś w stanie wygenerować. To tak, jakby próbować sterować statkiem kosmicznym bez paliwa. Dzieje się tak, ponieważ przyciąganie grawitacyjne czarnej dziury jest niezwykle silne. Po przekroczeniu punktu zwanego horyzontem zdarzeń nie ma już powrotu. Nie byłbyś w stanie już niczego kontrolować. Teraz, nawet jeśli jakimś cudem udało ci się wkroczyć na właściwą ścieżkę i ominąć wszystkie przeszkody, wciąż czeka cię niebezpieczeństwo. Intensywne ciepło i energia wokół czarnej dziury, zwane plazmą, usmażyłyby cię, gdybyś tylko się do niej zbliżył. Tak więc, aby znaleźć się bliżej, potrzebna jest niewiarygodnie silna ochrona. Ale prawie niemożliwe jest nie tylko samo wpadnięcie do czarnej dziury, również zobaczenie, jak ktoś inny do niej wpada. Dlaczego? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że stoisz daleko od czarnej dziury i obserwujesz, jak coś zbliża się do horyzontu zdarzeń. Gdy to coś, powiedzmy, że jest to statek kosmiczny, wpada do czarnej dziury, zaczynają się dziać dwie bardzo dziwne rzeczy. Po pierwsze, zmienia się kolor statku kosmicznego. Widzisz, grawitacja w pobliżu dziury jest niewiarygodnie silna, znacznie silniejsza niż cokolwiek, czego doświadczamy tutaj na Ziemi. To intensywne przyciąganie wpływa na wszystko wokół, w tym na światło. Światło ma tę fascynującą właściwość, że przenosi energię. Ale kiedy zbliża się ono do czarnej dziury, potężne przyciąganie grawitacyjne zaczyna odbierać mu energię. Tak jakby ją kradło, czyniąc światło słabszym. Wiesz, że kiedy patrzysz na piękny zachód słońca, wydaje się ono mieć ciepły, czerwono-pomarańczowy kolor? Dzieje się tak dlatego, gdy światło słoneczne przechodzi przez naszą atmosferę, rozprasza się i traci część swoich niebieskawych barw o wyższej energii, pozostawiając te bardziej czerwone. Tak więc, gdy światło traci energię, ma tendencję do przemieszczania się w kierunku czerwonego końca spektrum kolorów. To samo dzieje się w pobliżu czarnej dziury. Światło ze statku kosmicznego traci energię z powodu silnej grawitacji czarnej dziury. Tak więc statek kosmiczny, który początkowo miał swój własny kolor, zaczyna wyglądać coraz bardziej czerwono, gdy zbliża się do czarnej dziury. To tak, jakby rzucała magiczne zaklęcie, zmieniając kolor statku. Druga dziwna rzecz związana jest z czasem. Zgodnie z ogólną teorią względności, grawitacja może wpływać na czas. I działa to w bardzo dziwny sposób, ponieważ nikt z Was, ani Wy, ani ludzie na pokładzie statku kosmicznego nie odczuje tej zmiany. Dla Ciebie, obserwatora w tym scenariuszu, czas płynie tak jak zawsze. Po prostu siedzisz tam popijając kosmiczną lemoniadę i obserwując podróż statku kosmicznego. Dla ludzi na pokładzie wszystko wygląda tak samo. Ich zegarki tykają w regularnym tempie, a oni wykonują swoje codzienne obowiązki. Ale obiektywnie rzecz biorąc, dla Ciebie byłoby to jak oglądanie statku kosmicznego spadającego w zwolnionym tempie. Wydaje Ci się, że spada do czarnej dziury przez tygodnie, a nawet lata. Skończysz 80 lat, a statek kosmiczny wciąż tam będzie. Szaleństwo, prawda? Jeśli czas zwalnia dla statku kosmicznego, oznacza to, że emitowane przez niego światło również zwalnia. Wyobraźmy sobie więc, że ktoś na statku kosmicznym włącza i wyłącza latarkę. Ale ponieważ czas płynie tak wolno, światło pochodzące z latarki również porusza się w zwolnionym tempie. Każdy impuls dociera do oczu po upływie wieków.
Będziesz oglądać statek kosmiczny tak, jakbyś oglądał film w zwolnionym tempie. A gdy światło dociera do oczu dłużej, staje się słabsze i ciemniejsze, podobnie jak gasnąca gwiazda. Tak więc, gdy statek kosmiczny zbliża się coraz bardziej do horyzontu zdarzeń czarnej dziury, nie tylko zaczyna wyglądać bardziej czerwono, ale także wydaje się ciemniejszy. Tak więc coraz trudniej jest zobaczyć statek, gdy zbliża się on do czarnej dziury. Powoli zanika, jak znikający akt na najnowszej scenie wszechświata. Zadziwiające, prawda? Ale to wszystko tyczy się obserwatora. A jak radzą sobie ludzie na pokładzie? Czego tak naprawdę doświadczasz, gdy wpadasz do czarnej dziury? Gdy zbliżasz się do niej, zaczyna dziać się coś naprawdę dziwnego. Grawitacja w pobliżu czarnej dziury jest tak potężna, że rozciąga i wypacza wszystko wokół niej. Różnica w przyciąganiu grawitacyjnym między głową a stopami staje się więc znacząca. Ta różnica tworzy siłę pływową, która rozciąga ciało jak długi, cienki kształt. Jest to proces, który w języku naukowym określa się spagettyzacją. Zasadniczo zostałbyś rozciągnięty do postaci ludzkiego makaronu. Zmiana w spaghetti może brzmieć dość zabawnie dla miłośnika makaronu, ale nie dla astronauty. W międzyczasie kolory wokół ciebie zaczynają się zmieniać i zniekształcać, tworząc olśniewający pokaz świetlny. To jak jazda kolejką górską przez tęczowy tunel. Liczne zakręty, błyski i iskry to ekscytujące i oszałamiające doświadczenie. A to, co stanie się z tobą, zależy od rodzaju czarnej dziury. Po pierwsze, mamy klasyczne czarne dziury, to takie, które istnieją wiecznie. Gdybyś do takiej wpadł, dotarcie do jej centrum zajęłoby niewiarygodnie dużo czasu. Centrum byłoby coraz bliżej, ale potrzebowałbyś prawie nieskończonej ilości czasu, aby do niego dotrzeć. Można więc odnieść wrażenie, że podróż nigdy by się nie skończyła. Mamy też wyparowujące czarne dziury. Mogą z czasem wyparować w wyniku procesu zwanego promieniowaniem Hawkinga. Przypomina to topienie kostki lodu. Te czarne dziury mają ograniczoną żywotność, a wpadnięcie do jednej z nich jest w zasadzie niemożliwe. Gdy zbliżasz się do parującej czarnej dziury, znajdujesz się w pobliżu jej krawędzi, horyzontu zdarzeń. To jak utknięcie przy wejściu do super fajnego parku rozrywki. Ale zgadnij co, ten park się kurczy. Czarna dziura wyparowuje, a wraz z nią horyzont zdarzeń staje się coraz mniejszy. Jesteś więc tuż przy krawędzi, śledząc każdy jej ruch. Ale na zawsze pozostaniesz w tym horyzoncie zdarzeń, nigdy go nie przekraczając. Pamiętaj jednak, że po przekroczeniu pewnego punktu nie ma już drogi powrotnej. Masz bilet w jedną stronę do tajemniczego serca czarnej dziury. Tam wszystko zaczyna wariować. Nasze obecne rozumienie fizyki przestaje mieć rację bytu, więc to trochę jak wejście na pokaz magii. Co się dzieje po osiągnięciu tego punktu? Czy jest coś po drugiej stronie czarnej dziury? Nie mamy pojęcia. To dla nas wielka tajemnica, ale może kiedyś się tego dowiemy. Tak więc, mój przyjacielu, najlepiej jest podziwiać czarne dziury z bezpiecznej odległości i pozwolić swojej wyobraźni wznieść się na wyżyny niesamowitych cudów, które kryją. A twoje spaghetti może lepiej niech zostanie na talerzu. Gdybyś jakimś cudem wpadł do czarnej dziury, mogłaby ona zmienić twoją przyszłość i wymazać przeszłość. Cóż, przynajmniej teoretycznie. Zacznijmy od prawdziwego świata, w którym żyjemy. Tutaj, na planecie Ziemia, twoja przeszłość może zdecydowanie definiować przyszłość, ale wyobraź sobie, że nie jesteś na Ziemi, ale gdzieś tam w nieskończonym wszechświecie i natykasz się na pewien rodzaj czarnej dziury, takiej, jaką znalazł matematyk z Uniwersytetu Berkeley. Aby nie mylić jej ze zwykłą czarną dziurą, nazwijmy ten typ, powiedzmy, łagodnym. A skąd takie rozróżnienie? Chodzi o to, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby cokolwiek przeżyło w zwykłej czarnej dziurze, ale zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez doktora habilitowanego Chińca z UC Berkeley, ten szczególny rodzaj czarnych dziur, który zgodziliśmy się nazwać łagodnymi, może rozszerzać się w coraz szybszym tempie. To właśnie umożliwiłoby przeżycie przejścia z naszego deterministycznego świata do czarnej dziury, która nie jest deterministyczna. Wyobraźmy sobie, że przeżyłeś to przejście i poruszasz się teraz w kierunku środka łagodnej czarnej dziury. Nie sposób wyobrazić sobie, co znajduje się wewnątrz, a nawet gdybyś faktycznie mógł się tam dostać, nigdy nie byłby się w stanie przekazać światu zewnętrznemu, co ciekawego się w niej kryje. Ale nie to nas teraz interesuje. Chcemy wiedzieć, jak pozbyć się
przeszłości. Hinz, matematyk, o którym wspomniałem, bada nieobracające się czarne dziury, które mają ładunek elektryczny. Najważniejszą rzeczą w ich przypadku jest to, że oprócz horyzontu zdarzeń mają również horyzont Cauchy'ego. I o to właśnie chodzi. Horyzont Cauchy'ego to miejsce, w którym tak zwany determinizm po prostu się załamuje. Może to zabrzmieć zbyt naukowo, ale pozwól, że to wyjaśnię. Horyzont Cauchy'ego to miejsce, w którym twoja przeszłość nie determinuje już przyszłości. Oto więc matematycznie udowodniona i najwyraźniej działająca metoda, jak pozbyć się swojej przeszłości. Wszystko, co musisz zrobić, to dostać się w kosmos, znaleźć konkretną czarną dziurę, dotrzeć do jej centrum i do horyzontu Cauchy'ego. Jeśli jednak brzmi to zbyt skomplikowanie, można po prostu spróbować nie popełniać błędów tu, na Ziemi. Tak, idee takie jak twoja przeszłość zostaje anulowana, masz nieskończoną liczbę opcji rozwoju swojej przyszłości i tym podobne brzmią równie nierealistycznie, co pociągająco. Wyobraź sobie, że nikt nie wie, że nie udało ci się dostać na studia i uzyskać dyplomu, ale od teraz masz każdą okazję, by robić co chcesz. Ale tylko teoretycznie. W rzeczywistości, gdy już trafisz do czarnej dziury, nie tej konkretnej, o której mówiliśmy, najprawdopodobniej znikniesz raz na zawsze. Ale hej, nie smuć się, mówię tylko o twojej obecnej fizycznej formie. To trochę głębsza sprawa niż mogłoby się wydawać. Rzecz w tym, że istnieje ciekawa zasada mechaniki kwantowej, którą można wyjaśnić w prosty sposób. Na początek wyobraź sobie, że nie jesteś człowiekiem, a jedynie informacją. Masz swoje doświadczenia, pochodzenie i swoje myśli, czyli wszystkie informacje, które składają się na twoje jestestwo. Uprośćmy to jeszcze bardziej. Wyobraźmy sobie dysk USB lub książkę. Obie te rzeczy zawierają informacje. Jeśli zmiażdżysz dysk USB zawierający muzykę i filmy, nie będzie on już istniał w swojej fizycznej formie, ale informacje, które zawierał, nigdy nie przestaną istnieć. To samo z książką. Jeśli ją spalisz, zawarte w niej informacje nie zostaną spalone. Nadal będą istnieć, ale w innej formie. Tak więc ta zabawna teoria twierdzi, że nawet jeśli ktoś przekroczy horyzont zdarzeń, który jest punktem bez powrotu, to nawet gdy ulegnie spaghettizacji, nie przestaje istnieć. Mówiąc prościej, ci kosmiczni podróżnicy nadal istnieją, ale w formie informacji. Wróćmy do czarnych dziur. Według Stephena Hawkinga czarne dziury emitują promieniowanie. Promieniowanie sprawia, że się kurczą, a z czasem, i mam tu na myśli dużo czasu, czarna dziura może skurczyć się tak bardzo, że w końcu zniknie. Co więc stanie się z astronautą, który zaplątał się w czarną dziurę, jeśli ta zniknie? Nie, nie zostanie wyrzucony z czarnej dziury w formie, w jakiej istniał wcześniej. Zostanie stamtąd usunięty w postaci promieniowania Hawkinga. Ale to tylko teoria. Pamiętasz, że nikt nie wie dokładnie, co dzieje się w czarnej dziurze? Inna teoria mówi, że to, co dzieje się w czarnej dziurze, tak naprawdę w niej nie pozostaje. Brzmi jak dobra alternatywa dla Las Vegas, jeśli wszystkie loty na weekend zostały już zarezerwowane. Niektórzy naukowcy uważają, że w czarnej dziurze może istnieć portal, w którym da się cofnąć czas. Według tej teorii na końcu czarnej dziury znajduje się biała dziura. Jeśli tam dotrzesz, możesz cofnąć pewne rzeczy. Na przykład stłukłeś ulubiony wazon mamy? Wskocz do białej dziury, a tam będzie jak nowy. Usmażyłeś jajecznicę i zrobiłeś świeży sok pomarańczowy, ale jakoś straciłeś apetyt? To nie problem, jeśli zrobisz to wewnątrz białej dziury. Voilà! Jajka są całe, pomarańcze niepokrojone i znów soczyste. Nie ma marnowania jedzenia. W porządku, cofanie czasu brzmi naprawdę fajnie, więc myślę, że moglibyśmy potrzebować czarnej dziury do pomocy. Jeśli zostałaby stworzona, powiedzmy, w laboratorium, mogłaby pożerać różne rzeczy, aż urosłaby na tyle, by pochłonąć całą planetę. Po pierwsze, pochłonęłaby wielki zderzacz hadronów, który mógłby stworzyć na Ziemi coś podobnego do czarnej dziury. Następnie Genewa, gdzie znajduje się wielki zderzacz hadronów. Potem cała Szwajcaria, potem Europa. Od tego momentu nie minęłoby wiele czasu, zanim cała Ziemia również by zniknęła. Na szczęście, gdyby czarna dziura się pojawiła, byłaby tak mała, że nie mogłaby tego zrobić. Czarne dziury w rzeczywistości wytwarzają dużo energii i uwalniają ją, często w postaci ciepła. Oznacza to, że znikną, gdy skończy im się paliwo. Nawet gdyby powstała stabilna, mikroskopijna czarna dziura, rosłaby tak wolno, że nic by się nie stało. Zakładając, że przetrwałaby wystarczająco długo, by wchłonąć otaczające ją maleńkie cząsteczki, czarna dziura tej wielkości potrzebowałaby super dużo czasu, by uzyskać choćby kilogram masy. Ale czarna dziura na Ziemi mogłaby być wspaniałą rzeczą. Nawet stosunkowo mała może emitować wystarczająco dużo energii, aby całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie ludzkości.
dużo mówimy o jedzeniu, co? Nie zapominajmy o spaghettizacji. Koncepcja jest dość prosta. Chodzi o grawitację. Wyobraź sobie, że bawisz się gumą do rzucia. Z pomocą swojej siły możesz ją łatwo rozciągnąć tak, że zamiast prostokątnego kawałka otrzymujesz długi i cienki pasek. To samo dzieje się z tobą. Siła czarnej dziury jest wystarczająca, aby rozciągnąć cię tak, jakbyś był kawałkiem gumy do rzucia. Grawitacja trzyma cię mocno po jednej stronie, co sprawia, że się rozciągasz. Możesz się zastanawiać, jak to możliwe, że na Ziemi nie wyglądasz jak spaghetti, skoro grawitacja też tu istnieje. To proste. Tutaj jest po prostu zbyt słaba, by to zrobić. Gdybyś poprosił motyla o rozciągnięcie gumy, czy byłby w stanie to zrobić? Raczej nie. Ich malutkie kończyny są po prostu za słabe. To samo tutaj. Ziemia jest po prostu zbyt słaba w porównaniu do czarnej dziury. Tak więc, jeśli zastanawiałeś się, czy kiedykolwiek osiągniesz 180 cm wzrostu, może to nigdy nie nastąpić na Ziemi, ale kiedy znajdziesz się w czarnej dziurze, uda ci się to z łatwością. Twój najlepszy moment wzrostu nie potrwa jednak długo. Jeśli rozciągniesz gumę do rzucia, w pewnym momencie po prostu się rozerwie. To samo stanie się z tobą w procesie spaghettizacji. Dziś opowiem wam o fascynującym odkryciu, którego niedawno dokonali naukowcy. O czarnych dziurach Schrödingera. Okazuje się, że te najstraszliwsze obiekty we wszechświecie są jeszcze bardziej przerażające niż sądziliśmy. Dziś już wiadomo, że mogą istnieć w wielu różnych stanach jednocześnie. Co to oznacza? Pozwólcie, że wszystko wam wyjaśnię. Czarne dziury to tajemnicze tytany wszechświata. Czasami można odnieść wrażenie, że im więcej się o nich dowiadujemy, tym mniej wiemy. Odkryliśmy je stosunkowo niedawno, dopiero w ubiegłym wieku, i od tamtej pory odnajdujemy je we wszystkich zakątkach kosmosu. Te obiekty mogą być bardzo małe albo niewyobrażalnie wielkie. Prawdopodobnie jednak ich fundamentalną cechą jest ogromna masa. I tu do akcji wkracza najnowsza teoria. Naukowcy doszli do wniosku, że czarne dziury mają bardzo nietypowe właściwości kwantowe. Każda z nich może być jednocześnie bardzo duża i bardzo mała, lekka i masywna, martwa i żywa. No dobra, trochę przesadziłem. Miejmy nadzieję, że w kosmosie nie ma żadnych żywych czarnych dziur. Rewelacją naukową jest fakt, że każda dziura może występować jednocześnie we wszystkich możliwych stanach. Brzmi to dość dziwnie, prawda? Co to właściwie znaczy? Cóż, zdolność do bycia wszystkim jednocześnie nie jest wcale nowym pojęciem. Uczeni nazywają to superpozycją lub, prościej mówiąc, stanem niepewności. Fizycy kwantowi odkryli to najpierw w maleńkich cząstkach kwantowych. Zauważyli bardzo dziwną rzecz. Dopóki nie obserwujemy cząsteczki, istnieje ona dosłownie we wszystkich stanach jednocześnie. I dopiero gdy zaczynamy na nią oddziaływać, patrzymy na nią, mierzymy ją, poddajemy jakimkolwiek czynnościom, wtedy decyduje ona, jaką formę powinna przybrać. Oto przykład. Wyobraźcie sobie, że w pudełku jest piłka. Nie wiecie, jak wygląda. Rzecz w tym, że dopóki pozostaje w kartonie, występuje we wszystkich kolorach naraz. Dopiero kiedy wyjmiecie ją z pudełka, przyjmie określoną barwę. Wszystko dzieje się błyskawicznie, więc nie da się tego zobaczyć. Dla was piłka zawsze była niebieska. To trochę zaskakujące, prawda? I rodzi mnóstwo pytań. Na przykład, jakim sposobem te cząsteczki wiedzą, że je obserwujemy? W oparciu o co decydują, w jakim stanie mają się objawić i jak wygląda nasz świat, skoro widzimy tylko to, co się nam ukazuje. Oczywiście to odkrycie wywołało ogromne poruszenie w środowisku naukowym i nic dziwnego, brzmi to naprawdę nieprawdopodobnie. Na początku XX wieku tak samo pomyślał fizyk Erwin Schrödinger. Koncepcje fizyki kwantowej wydawały mu się odrealnione i dlatego postanowił je podważyć. Przeprowadził więc badanie. Na pewno o nim słyszeliście, nawet jeśli nie macie bladego pojęcia o nauce. Tak, chodzi o słynny eksperyment z kotem Schrödingera. O co w nim chodziło? Przede wszystkim mamy pudełko, w którym siedzi kot. W środku znajduje się również pojemnik wypełniony trującym gazem ze specjalnym mechanizmem. Co godzinę jest 50% szans na to, że mechanizm otworzy pojemnik. Gaz się ulotni, a biedny kot trafi na tamten świat. A jeśli do tego nie dojdzie, zwierzęciu nic się nie stanie. Tylko bez nerwów, to był czysto hipotetyczny eksperyment. Żadnemu zwierzęciu nie stała się krzywda. Wyobraźmy sobie jednak, że włożyliśmy kota do pudła i odczekaliśmy godzinę. Czas sprawdzić efekty. I tu zbliżamy się do najciekawszego momentu. Jak zakończyłaby się ta sytuacja w naszym zwyczajnym świecie?
Cóż, po godzinie pojemnik albo by się otworzył, albo nie. Ten moment przypieczętowałby los kota, a nam pozostałoby na koniec otworzyć pudełko, by poznać odpowiedź. W fizyce kwantowej wszystko jest jednak znacznie dziwniejsze. Zgodnie z jej zasadami, dopóki nie otworzymy pudełka, kot będzie zarówno żywy, jak i martwy jednocześnie. Innymi słowy, wszechświat nie wie, co zrobić z kotem, tak jakby to biedne zwierzę w pudle balansowało na krawędzi dwóch światów. A kiedy otwieramy pudło, wszechświat wybiera losowy wynik eksperymentu. W jakim celu znęcaliśmy się nad tym biednym futrzakiem? Początkowo Erwin Schrödinger chciał pokazać, jakie to wszystko jest idiotyczne, ale przypadkowo udowodnił, że fizycy kwantowi mieli rację. Zabawne. Wyglądało to mniej więcej tak. Haha, ci geniusze w białych kitlach nie wiedzą, o czym mówią. Zdaniem tych mózgowców kot w moim pudełku powinien żyć i nie żyć jednocześnie. Chwileczkę. Ups, zwracam honor. W 1933 roku Schrödinger otrzymał Nagrodę Nobla, choć akurat nie za to odkrycie. W 2022 roku za kolejne rewelacje na tym polu najbardziej prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano trzech innych naukowców. Byli to Alain Aspect, John F. Clauser oraz Anton Zeilinger. Nagrodę otrzymali za eksperymenty dotyczące splątanych stanów kwantowych. Przepraszam, co takiego? Teraz chyba będziemy musieli szukać odpowiedzi w zaczarowanym świecie kwantowej mechaniki. Niestety, ludzkość nie jest jeszcze tak rozwinięta, by przetestować którąkolwiek z tych teorii. Na przykład jedną z prób wyjaśnienia tego zjawiska jest teoria równoległych wszechświatów. Pamiętacie piłkę w pudełku? Zgodnie z koncepcją multiświatów istnieje niezliczona liczba różnych rzeczywistości. A zatem, jeśli nie wiemy, jak wygląda piłka, to istnieje ona poniekąd w tym międzywymiarowym stanie niepewności. Ale kiedy otworzymy pudełko i na nią spojrzymy, przeniesiemy się do losowej rzeczywistości, na przykład do świata, w którym jest niebieska. Brzmi to nieprawdopodobnie i fascynująco zarazem. No dobrze, ale do czego potrzebne są nam te wszystkie informacje? W jaki sposób jest to związane z ostatnim odkryciem? No cóż, naukowcy zadali sobie pytanie, skoro maleńkie cząsteczki we wszechświecie tak się zachowują, to co się dzieje w przypadku ogromnych kosmicznych obiektów? Dlatego postanowili wziąć pod lupę nie mikrokosmos, a odległy wszechświat. Jacob Bekenstein, izraelsko-amerykański fizyk teoretyczny, jako pierwszy zasugerował, że czarne dziury mogą mieć podobne właściwości, ale jego teorię trzeba było sprawdzić. Celem badania było odnalezienie związku między cząsteczkami kwantowymi a czarnymi dziurami. Uczeni opracowali komputerową konstrukcję, w której umieścili symulację cząsteczki kwantowej bezpośrednio przy symulacji olbrzymiej czarnej dziury. Analiza wykazała, że te obiekty faktycznie mogą istnieć w kilku różnych stanach jednocześnie. Na przykład mogą być niesamowicie masywne i zarazem nie mieć w ogóle żadnej masy. Każde z tych tajemniczych kosmicznych wrót może również mieć kilka mas naraz. Nasze modelowanie pokazało, że te nałożone masy pozostawały w pewnych określonych pasmach lub stosunkach, zgodnie z przewidywaniami Bekensteina, powiedziała fizyczka Magdalena Zych, odwołując się do badań, ale nie wiadomo jeszcze do końca, co to właściwie oznacza. Odkrycie samo w sobie nie przybliżyło nas do dogłębniejszego zrozumienia wszechświata i tego, co zachodzi w czarnych dziurach. Uświadomiliśmy sobie tylko jedno – wszystko wokół nas jest o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się dotąd wydawało. Kto wie, może czarne dziury są portalami do równoległych wszechświatów? Na tym etapie nie da się wykluczyć tej hipotezy. Wszechświat po raz kolejny pokazał nam, że jest bardziej obcy, tajemniczy i fascynujący, niż przyjęliśmy sądzić. Miejmy nadzieję, że w przyszłości uda nam się pojąć, chociaż w małym stopniu, co się tam dzieje. Wszyscy wiemy o istnieniu czarnych dziur. A co z ich tajemniczymi siostrami, bliźniaczkami, białymi dziurami? Słyszeliście o nich? Czy one w ogóle istnieją? I najważniejsze pytanie, czy czarne i białe dziury stanowią jakiś wielki portal między wymiarami? Sprawdźmy to. Czarna dziura to przerażający kosmiczny obiekt o niewiarygodnie potężnej sile przyciągania. Cechuje ją tak ogromna grawitacja, że nawet światło nie jest w stanie jej opuścić. Dlatego wydaje nam się czarna. Czarne dziury pojawiają się, gdy dochodzi do całkowitego wypalenia co najmniej 3 razy większych od Słońca gwiazd. Obiekt taki z wiekiem traci gazy i się zmniejsza. Jego jądro coraz bardziej się kurczy, aż w pewnym momencie zmienia się w małą kulę, w której panuje gigantyczne ciśnienie. A kiedy nie jest już w stanie go wytrzymać, wybucha i zapada się, tworząc czarną dziurę.
Wciąż musimy się jednak wiele nauczyć o tych czasoprzestrzennych obszarach, ale przynajmniej mamy o nich jakieś blade pojęcie. A co z białymi dziurami? Dlaczego tak rzadko się o nich mówi i nie bada tego tematu? Białe dziury to hipotetyczne kosmiczne obiekty, które są zasadniczo przeciwieństwem czarnych dziur. Czarne dziury pochłaniają wszystko na swojej drodze, a białe nie wpuszczają nic do środka. Nawiasem mówiąc, biały to tylko określenie, wcale nie są one białe. Wyobraźcie sobie, że przemierzacie międzygwiezdne przestworza. Nagle widzicie coś, co wygląda jak zwyczajna czarna dziura, tyle że jest otoczona jasnym, wirującym, a do tego ogromnym pierścieniem pyłu i gazu. A jeśli będziecie dłużej przyglądać się temu zjawisku, zobaczycie coś ciekawego. Dziura wypluwa materię ze środka. W przypadku czarnych dziur coś takiego nigdy by się nie wydarzyło i dopiero po tym można się zorientować, że to biała dziura, bo wizualnie niczym się nie różnią. Oba zjawiska mają tak zwany horyzont zdarzeń. Jest to pewnego rodzaju granica. W przypadku czarnej dziury staje się ona punktem bez powrotu. Jeśli go przekroczycie, nigdy już stamtąd nie wrócicie. Z kolei granica białej dziury to niewidzialna ściana, przez którą nie można się przebić. To trochę tak, jakby znajdował się za nią ekskluzywny klub dla nikogo. A teraz materiał do przemyśleń. Wyobraźcie sobie białą dziurę, która nie wiadomo skąd i jak wchłonęła ogromną ilość materii. W pewnym momencie przestała ją pochłaniać i zaczęła wypluwać. Oznacza to, że pozbywa się resztek z przeszłości. A czym w zasadzie jest ta przeszłość? Czy biała dziura może wypluwać coś, co istniało i zaginęło dawno temu? Czy ta materia może w jakiś sposób wpływać na nasz świat? Są to dość niepokojące teorie, ale na razie możecie odetchnąć z ulgą. Rzecz w tym, że nie znaleźliśmy jeszcze żadnej białej dziury. Być może dlatego, że tak naprawdę wiemy bardzo mało na temat kosmosu. Albert Einstein i jego ogólna teoria względności wstrząsnęła fizyką w XX wieku. Naukowiec odkrył coś niesamowitego, a mianowicie to, że grawitacja jako niewidzialna potężna siła jest w stanie zaginać przestrzeń i czas. Był to prawdziwy przełom. Wtedy uczeni po raz pierwszy wysnuli teorię o istnieniu czarnych dziur, ale zrozumienie tych kosmicznych obiektów zajęło im aż 40 lat. Już nie mówiąc o udowodnieniu, że istnieją. Dopiero niedawno udało nam się zrobić pierwsze zdjęcie czarnej dziury zlokalizowanej w galaktyce M87. Być może to pamiętacie. Wiele osób śmiało się, że zdjęcie jest rozmazane, ale naukowcom mimo wszystko należą się wyrazy uznania. Zdjęcie powstało przy międzynarodowej współpracy stacji kosmicznych i 8 naziemnych teleskopów, a więc trzeba było włożyć spory wysiłek i wykorzystać mnóstwo zasobów, by zdobyć chociaż mały dowód na istnienie czarnych dziur. Nic dziwnego, że wciąż nie odkryliśmy ich bliźniaczek, ale jednocześnie wielu współczesnych naukowców uważa, że białych dziur po prostu nie ma. Przez długi czas ich istnienie dało się logicznie wyjaśnić na podstawie teorii względności. Skoro mamy czarne dziury, to dlaczego we wszechświecie miałoby nie być białych? Ostatnio jednak uczeni zaczęli kwestionować, czy ich istnienie jest w ogóle możliwe. Wiemy, jak rodzą się czarne dziury. A zatem, by powstała biała, cały proces musiałby się odwrócić, co nie ma większego sensu. Możemy zrobić omlet z jajka, ale w jaki sposób zrobić jajko z omletu? Nie tyczy się to tylko jedzenia. Wszystko we wszechświecie ma wyraźny, określony kształt. Z czasem staje się to coraz bardziej chaotyczne. To jedno ze statystycznych praw wszechświata. Co więcej, wydaje się, że białe dziury nie mogłyby istnieć zbyt długo. Wyrzucałyby mnóstwo swojej masy i materii do przestrzeni kosmicznej. Wszystko to kumulowałoby się wokół nich, aż w końcu biała dziura zapadłaby się i formowała czarną dziurę. Cóż za przedziwny cykl. Tak wyglądałby ten proces na chłopski rozum, ale wszyscy wiemy, że kosmos jest zbyt skomplikowany, by nasze małe, proste mózgi mogły go pojąć. Istnieje przecież tak wiele rzeczy, które postrzegamy jako bezcelowe. Część fizyków stara się wyciągnąć białe dziury z czeluści naukowego zapomnienia. Ich główny argument opiera się na pytaniu, co się dzieje z materią, która ginie w czarnej dziurze. Nie może tak po prostu się rozpłynąć. Zgodnie z prawami fizyki, żadna materia nie może zamienić się w nicość. Nic nigdy nie ginie, tylko się zmienia. A więc jakie procesy zachodzą wewnątrz czarnej dziury? Co się z nią dzieje, kiedy jej żywot dobiega końca? I jak rodzi się biała dziura? Jak już zapewne się domyślacie, na te wszystkie pytania można udzielić jednej odpowiedzi. Obie dziury muszą być połączone i być może tworzą nawet jakiś rodzaj portalu. Ale żeby tak było, obiekty musiałyby zaprzeczyć równaniom ogólnej teorii względności. A jak wiadomo, teoria Einsteina od lat jest uznawana za niepodważalną.
Mamy dla was jednak niespodziankę. Teoria słynnego naukowca została zakwestionowana w 2022 roku. Troje naukowców zdobyło Nagrodę Nobla właśnie za to, że wykazali, iż Einstein mylił się w wielu kwestiach. A wszechświat jest znacznie bardziej skomplikowany niż myśleliśmy. Innymi słowy, białe dziury mogą istnieć. Co prawda byłyby one dla nas szalone i niezrozumiałe, ale ich istnienie jest możliwe. A gdyby faktycznie znajdowały się w kosmosie, to jakby działały? Pojawiły się już pewne pomysły. Niektórzy twierdzą, że biała dziura może być dzieckiem czarnej. Z czasem czarna dziura mogłaby się bardzo zestarzeć i się skurczyć. Wówczas zachodzące w niej procesy zaczęłyby przeczyć logice. Mielibyśmy do czynienia z prawdziwą kwantową losowością, bla 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 bla. Cząsteczki zaczęłyby szaleć i bum! Czarna dziura zmieniłaby się w białą. Obiekt ten miałby rozmiar małej cząsteczki i ważył tyle, co ludzki włos. Co prawda nie wykazywałby tej niewiarygodnej masy grawitacyjnej, co jej przodek, ale i tak zawierałby jego wnętrzności. Krótko mówiąc, tak powstała biała dziura, przechowywałaby wszystko to, co czarna dziura połknęła w poprzednim życiu, a prędzej czy później zaczęłaby się tego pozbywać. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, wówczas pewnego dnia białe dziury mogłyby zacząć dominować we wszechświecie. Nastąpiłoby to w momencie, gdy wszystkie gwiazdy by się wypaliły, a czarne dziury wyschnęły. Ale to czeka nas w bardzo odległej przyszłości, za wiele bilionów lat. Kto wie, czy wszechświat będzie jeszcze wtedy istniał? Jest jeszcze jedna opcja. Może się okazać, że cały kosmos jest dziełem białej dziury. Niektórzy fizycy twierdzą, że Wielki Wybuch wyglądał podejrzanie podobnie do potencjalnego zachowania białej dziury. Oba zjawiska są do siebie niezwykle zbliżone matematycznie. Kto wie, może tak właśnie było. W każdym razie wszechświat wciąż skrywa mnóstwo tajemnic, o których nie mamy pojęcia. I może pewnego dnia odkryjemy sekret tych bliźniaczek. Oby to były jakieś odjazdowe portale między wymiarami. Podróżujemy 1000 lat świetlnych od naszej planety do nieznanego układu. Znajdują się tam dwie jasne gwiazdy krążące blisko siebie, ale jest tu też jeden masywny obszar – czarna dziura. Te obiekty są tajemnicze i niebezpieczne. Potrafią pochłonąć cały nasz świat w ciągu jednej sekundy. Poza tym są w stanie rozerwać na strzępy ogromną gwiazdę, taką jak nasze Słońce. To właśnie tego typu olbrzymy znajdują się zwykle w centrach galaktyk. Są one tak ciężkie, że ich grawitacja utrzymuje wokół siebie niezliczone gwiazdy, planety i gwiezdny pył. Mogą ważyć miliony, a nawet miliardy razy więcej niż Słońce. A teraz jesteś z powrotem na Ziemi w wyrzutni rakietowej. Myślisz jedynie o tym, by wstrzymać oddech i wystrzelić się do serca czarnej dziury. Ale spokojnie, nie musisz wstrzymywać oddechu, bo będziesz w skafandrze kosmicznym. A tlen jest wliczony w jego cenę, więc luzik. Poza tym, raczej i tak nigdy nie uda ci się dotrzeć do czarnej dziury. Tak daleka podróż przy użyciu technologii, którą obecnie dysponujemy, zajęłaby dziesiątki tysięcy lat. Wracasz więc do garażu, gdzie schowałeś swoją hiperrakietę, która zabierze cię do czarnej dziury w ciągu kilku sekund. Bum! Nagle znajdujesz się obok dwóch gwiazd i wielkiej pustki. Na początku zauważasz, że czarna dziura wcale nie jest czarna. Jej siła grawitacyjna wciąga nie tylko przedmioty, ale nawet samo światło. To sprawia, że jest niewidoczna. Można zauważyć jedynie jasny pierścień wokół niej, który nazywa się horyzontem zdarzeń. Składa się on ze skręconego światła, gorącego pyłu, plazmy i fragmentów asteroid, które również zostały tam uwięzione. Horyzont zdarzeń jest więc pierwszą przeszkodą do pokonania. Zakładasz plecak odrzutowy, otwierasz drzwi rakiety i skaczesz w kierunku czarnej dziury. Siła grawitacji zaczyna cię szybko przyciągać. Skafander kosmiczny chroni twoje ciało przed ogromnymi temperaturami i poziomem promieniowania na horyzoncie zdarzeń. Konwencjonalna odzież ochronna nie byłaby w stanie ci pomóc, więc dziękujesz tacie, że schował w garażu ten super wytrzymały kombinezon. Zaczynasz czuć, że twoje ciało nieprzyjemnie się rozciąga. Problem w tym, że grawitacja wzrasta z każdym centymetrem bliżej centrum czarnej dziury. Działa więc znacznie silniej przy głowie niż przy stopach. Twoje ciało zaczyna się rozciągać jak nitka spaghetti. Dlatego nazywa się to spaghettifikacją.
Przed tym zjawiskiem niestety nie ochroni cię żaden skafander. Nie istnieje również żaden statek kosmiczny, który mógłby wytrzymać takie obciążenie. Cóż, to był krótki filmik. No dobrze, lepiej wróćmy do momentu przed skokiem. Zdajesz sobie sprawę, że aby dostać się do serca czarnej dziury i przeżyć, nie potrzebujesz ulepszonego sprzętu, ale innej czarnej dziury. I to właśnie jej rozmiar i masa mają tu znaczenie. Teoretycznie wpadnięcie do supermasywnej czarnej dziury można przeżyć. Wszystko zależy od szerokości jej horyzontu zdarzeń. Gdy dziura jest mała o masie zbliżonej do masy naszego Słońca, horyzont zdarzeń jest mały. Wówczas jego krawędź znajduje się bardzo blisko środka anormalnej siły grawitacyjnej, co spowodowałoby szybką i brutalną spaghettifikację. Ale jeśli horyzont zdarzeń jest szeroki, to znajduje się dalej od środka siły grawitacji. Wówczas nie będzie różnicy w grawitacji działającej na głowę i stopy. Jeśli więc masz wystarczająco dużo powietrza w skafandrze kosmicznym, możesz przetrwać taką podróż. Musisz po prostu wybrać supermasywną czarną dziurę. Zobaczmy. Ta w centrum Drogi Mlecznej? Nie, wokół niej jest zbyt dużo gorącej plazmy i śmieci. Do takiego skoku potrzebna jest całkowicie odizolowana czarna dziura. Gdzieś w ciemnej przestrzeni, dokąd nie zdążyły jeszcze dotrzeć odłamki sąsiednich światów. Szybko otwierasz swoją mapę kosmosu i znajdujesz idealną czarną dziurę. Wystarczy jedna ponadświetlna podróż i jesteś na miejscu. Oto i ona. Wielkie, ciemne nic. Na horyzoncie widać tylko zniekształcone światło odległych gwiazd i galaktyk. Aby sprawdzić swoją teorię, wrzucasz do środka manekina. Zbliża się on do czarnej dziury, po czym zwalnia i się zatrzymuje. Ale to tylko złudzenie. Czarna dziura jest tak ciężka, że może zakrzywiać zarówno przestrzeń, jak i czas. Dla obserwatora manekin jest więc zamrożony w horyzoncie zdarzeń, a w rzeczywistości już dawno dostał się do serca czarnej dziury. Manekin nie uległ jednak procesowi spaghettifikacji, tak jak ty, gdy wpadłeś do małej czarnej dziury, więc teraz ochoczo skaczesz za nim. Pamiętaj, że nawet jeśli czujesz się dobrze, to i tak jest to podróż w jedną stronę. Gdy znajdziesz się w polu przyciągania czarnej dziury, już stamtąd nie uciekniesz. Nieważne, jak potężną masz rakietę i jak mocno machasz rękami. Jesteś teraz na krawędzi dysku akrecyjnego. Każda sekunda tutaj równa się tygodniom lub miesiącom na Ziemi. Podróżujesz w czasie. Na naszej rodzimej planecie być może wynaleziono już latające samochody i wysokie na kilka kilometrów drapacze chmur, ale w twoim odczuciu minęło tylko kilka minut. A niech to! Całe światło, które widzisz z gwiazd, zmieniło kolor na czerwony. To również spowodowane jest grawitacją. Światło, które widzimy, to fale, a czarna dziura je rozciąga. Krótkie fale niebieskie stają się długie i czerwone. Świetnie! Przekroczyłeś horyzont zdarzeń i zmierzasz ku czarnej nicości. Patrzysz w górę i widzisz cienki promień światła. W rzeczywistości to ostatnia rzecz, jaką ujrzysz. Potem jest już tylko czarna pustka. Nikt nie wie, co będzie dalej. Niektóre teorie mówią, że czarne dziury mogą być portalami do innego wymiaru albo do innego miejsca we wszechświecie. Wskakując do czarnej dziury w naszej galaktyce, możesz oddalić się o setki tysięcy lat świetlnych od naszego domu. W takim przypadku doświadczysz upadku w odwrotnej kolejności. Najpierw zobaczysz mały, ale rozszerzający się promień światła. Następnie czerwone światło gwiazd wraca do niebieskiego i zanim się zorientujesz, jesteś z powrotem na horyzoncie zdarzeń. A wkrótce potem uwalniasz się od przyciągania czarnej dziury. Naukowcy jednak nie są w stanie potwierdzić tej teorii. Dobra, zrobiło się trochę zbyt ponuro, więc tym razem sprowadzimy cię z powrotem na Ziemię w towarzystwie twoich przyjaciół. Chwalą cię za to, że udało ci się przeżyć w centrum czarnej dziury. Teraz stałeś się duszą towarzystwa i nic nie jest w stanie cię przerazić. Ale nawet największa czarna dziura w kosmosie nie jest tak straszna, jak mogłoby się wydawać. Mają one określony czas istnienia. Promieniowanie, o którym wspomniałem, pobiera energię z czarnej dziury. Jeśli nie ma wokół niej pożywienia, czarna dziura zaczyna się nadymać jak balon i w końcu nie zostaje z niej zupełnie nic. Kolejną obawą związaną z czarnymi dziurami jest to, że możemy je stworzyć w domu.
W wielkim zderzaczu hadronów naukowcy przeprowadzają eksperymenty, w których małe cząstki zderzają się ze sobą z dużą prędkością. Dochodzi wówczas do ogromnych wybuchów energii. Niektórzy naukowcy uważają, że energia ta jest wystarczająca do stworzenia mikroskopijnej czarnej dziury. Gdy taka już powstanie, zacznie wchłaniać otoczenie i rosnąć. Najpierw dziura wciągnie kilka małych obiektów z pomieszczenia, w którym została stworzona, a potem całe laboratorium. Dziura wciąż będzie się powiększać i wkrótce pochłonie całą naszą planetę. Zmieni równowagę sił w naszym Układzie Słonecznym i pożre planety jedną po drugiej. Gdy te się skończą, nadejdzie czas na deser. Słońce. Lekkie górne warstwy plazmy zostają rozciągnięte w długie spaghetti i przyciągnięte w kierunku czarnej dziury. Następnie, warstwa po warstwie, nasza gwiazda zapadnie się w ciemną otchłań. A kiedy Słońce będzie już w połowie pochłonięte, czarna dziura wystrzeli wiązkę energii oraz światła na zewnątrz i będzie kontynuowała pochłanianie Słońca. W ciągu kilku chwil z naszego Układu Słonecznego nie pozostanie nic. Niektórzy tak właśnie opisują koniec świata, ale nawet jeśli uda nam się stworzyć mikroskopijną czarną dziurę, będziemy bezpieczni. Będzie ona zbyt mała, aby pochłonąć duże obiekty i będzie się żywić jedynie małymi cząsteczkami atomowymi. Czarne dziury nie tylko emitują energię, ale także ją pochłaniają, więc nasza mała dziura nie będzie miała czasu na wzrost. W ciągu ułamka sekundy straci więcej energii, niż jej znajdzie. Zobaczysz więc chwilowy błysk, a potem już nic. Stworzenie stabilnej i kontrolowanej czarnej dziury mogłoby być nawet przydatne. Emitują one ogromne ilości energii, którą można by wykorzystać. Czarna dziura o masie Mount Everestu mogłaby zaopatrzyć w energię całą ludzkość, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że czarne dziury są niebezpieczne. Możemy je jednak obserwować i badać nasz wszechświat, o ile tylko nie będziemy się do nich za bardzo zbliżać. Postanawiasz więc zamknąć drzwi do garażu na kłódkę, przynajmniej na jakiś czas. Zapnijcie pasy. Zabieram Was w podróż do najdziwniejszych miejsc we wszechświecie. Będziecie mieli okazję zobaczyć tajemnicze zjawiska, które widzieli tylko nieliczni. Astronomowie odkryli niedawno, że supermasywna czarna dziura, która znajduje się w centrum naszej rodzimej galaktyki, Drogi Mlecznej, może przeciekać. Dlaczego jest to tak istotna informacja? Może to oznaczać, że ten obiekt astronomiczny, tak zwany Sagittarius A-Star, którego masa wynosi 4 miliony 100 tysięcy razy więcej niż masa Słońca, nie jest wcale uśpionym olbrzymem, jak początkowo zakładano. Niewykluczone, że wciąż jest aktywny, a wyciek, który zaobserwowali naukowcy, może być czkawką powstałą na skutek połykania przez niego obłoków gazów. Ja też jestem z tego znany. W trakcie badań zespół astronomów posługiwał się teleskopem Hubble'a. To dzięki niemu zauważyli przypominający palnik jet. Wbijał się on w chmury wodoru w centrum naszej galaktyki. Wygląda to tak, jakby wypuklał on gazy, niczym szlauch skierowany w kopiec piasku. Zjawisko to często występuje w obrębie innych czarnych dziur, które przyciągają materię swoją potężną siłą grawitacyjną. Część tej materii zostaje wciągnięta do środka. Niewielka jej ilość zostaje jednak wymieciona na zewnątrz przez silne pola magnetyczne. Badania dowiodły, że gdy olbrzymia chmura gazów za bardzo zbliży się do naszej supermasywnej czarnej dziury, zostaje przez nią pochłonięta i wówczas dziura beka małymi strumieniami materii. Bańki zaobserwowane przez teleskop Fermiego mogły powstać w wyniku takich beknięć, które miały miejsce 2 do 4 milionów lat temu. Ostatnio naukowcy odkryli jednak kolejną, olbrzymią, jarzącą się bańkę gorącego gazu. Zbiegła się ona z jetem wypływającym z czarnej dziury na dystansie co najmniej 35 lat świetlnych. Astronomowie podejrzewają, że mógł on wniknąć w tę gazową bańkę i ją nadmuchać. A teraz odwiedźmy inne zachwycające miejsca we wszechświecie. Tylko ostrzegam, niektóre z nich są strasznie niebezpieczne. Na przykład ta wirująca gwiazda neutronowa, zwana pulsarem czarnej wdowy. Podobnie jak jej pajęcza imienniczka, ona również pożera swojego partnera, brązowego karła o niewielkiej masie. Im więcej materii pochłania pulsar, tym wolniej się obraca. Energia, którą w trakcie wytraca neutronowa gwiazda, powoduje, że jej gwiazda towarzysząca maleje.
nuklearny makaron, o ile istnieje, to najmocniejsza materia w całym wszechświecie. Ta powstała z resztek wygasłych gwiazd substancja zostaje ściśnięta w przypominającą spaghetti plątaninę materii. Może zostać rozerwana tylko, jeśli oddziałuje na nią ciśnienie 10 miliardów razy większe niż to potrzebne do skruszenia stali. A może chcecie się przejechać na planetę, na której padają szklane deszcze? Ja podziękuję. Ta jaskrawo-niebieska egzoplaneta wygląda na spokojny i poniekąd znajomy świat. Przypomina trochę Ziemię, prawda? Ta piękna powłoka skrywa jednak przerażającą naturę planety. Na jej powierzchni wieją wiatry z prędkością około 8700 km na godzinę, a to 7 razy szybciej niż wynosi prędkość światła. Ale to i tak nie jest jeszcze najgorsze. W tym piekielnie gorącym świecie z nieba pada szkło i to w poprzek. Słoneczne tsunami to występujące na Słońcu zjawiska zwane terminatorami. Mają one miejsce na równiku gwiazdy. Źródłem tych olbrzymich bliźniaczych fal plazmy są najprawdopodobniej potężne zderzenia pól magnetycznych. Słoneczne tsunami pędzą przez powierzchnię gwiazdy z prędkością 300 metrów na sekundę. Zjawisko może trwać tygodniami i występuje mniej więcej co 10 lat. Spójrzcie teraz na to ciało niebieskie. Ma ono nawet swój przydomek. To tak zwany elektryczny Hyperion. Ten naturalny satelita Saturna to jeden z najdziwniejszych księżyców w Układzie Słonecznym i nie chodzi tu tylko o jego wygląd. Ta przypominająca pumeks usiana niezliczonymi kraterami skała jest naładowana ładunkami elektrostatycznymi, które odpływają w przestrzeń kosmiczną. A spójrzcie na to, samotna planeta z zorzą. Tego typu obiekty odseparowały się od swoich macierzystych gwiazd i dryfują samotnie poprzez galaktyki. Ale jedna z nich różni się od pozostałych. Znajduje się 200 lat świetlnych od Ziemi. To obiekt o rozmiarze planety, którego pole magnetyczne jest 200 razy większe niż pole magnetyczne Jowisza. Jest ono tak silne, że tworzy jarzące się zorze w atmosferze planety. Trzymajcie się z dala od czarnych dziur. Chyba nie muszę wam tego mówić. To jedne z najniebezpieczniejszych obiektów we wszechświecie. A co z miniaturowymi czarnymi dziurami? W przeciwieństwie do swoich ogromnych sióstr, hipotetyczne, miniaturowe czarne dziury mogą być naprawdę maleńkie, nie większe niż atom. Mimo to jeden taki mikroskopijny obiekt może mieć masę 1000 samochodów. Jedna teoria głosi, że mnóstwo takich maleńkich czarnych dziur mogło powstać tuż po wielkim wybuchu i na początku formowania się wszechświata. Część naukowców twierdzi nawet, że przez naszą planetę każdego dnia przechodzi kilka takich małych dziur. Założę się, że spodoba wam się nasz kolejny przystanek. Oto płonąca, lodowa planeta. Odległa egzoplaneta o rozmiarze Neptuna, Gliese 436b, to istny paradoks. Jest ona zbudowana z piekielnie gorącego lodu. Przemieszcza się po orbicie czerwonego karła Gliese 436, a jedno okrążenie zajmuje jej zaledwie 2 dni. Oznacza to, że znajduje się bardzo blisko swojej macierzystej gwiazdy i właśnie z tego powodu temperatura na planecie rzadko spada poniżej 427 stopni. Najdziwniejsze jest jednak to, że znajdują się tam ogromne pokłady wodnego lodu, zwanego lodem X, który pomimo wysokich temperatur pozostaje w stałym stanie skupienia. A teraz coś dla miłośników biżuterii. Diamentowa planeta. Około 4000 lat świetlnych od Ziemi znajduje się obiekt, który wydaje się jednym wielkim diamentem. To najgęstsza ze wszystkich odkrytych do tej pory planet. Jest zbudowana głównie z węgla. Jest tak gęsta, że astronomowie przypuszczają, że węgiel występuje tam w krystalicznej formie. A to może oznaczać, że przynajmniej jakaś część tej planety jest diamentem. Księżyce krążące wokół innych księżyców mogą istnieć, ale nie muszą. Astronomowie wciąż nie doszli do porozumienia w tej kwestii. Planety krążą wokół gwiazd, a księżyce wokół planet. A zatem dlaczego nie mogłyby istnieć księżyce księżyców lub tak zwane subsatelity? Zdaniem naukowców wcale nie jest to wykluczone. Macierzysty księżyc musiałby jednak być odpowiednio masywny, a subsatelita mały. A poza tym, pomiędzy nimi musiałaby występować duża odległość. A teraz zabiorę was do galaktyki, która jest niczym żywa skamielina. Tak zwana DG-SAT-1 ma wielkość Drogi Mlecznej, ale jest praktycznie niewidzialna, ponieważ jej gwiazdy są bardzo rozproszone.
Wyjątkowości dodaje jej fakt, że w przeciwieństwie do innych galaktyk tego rodzaju, jest ona osamotniona. Tego typu obiekty zwykle łączą się w gromady. Oznacza to, że DGSAT-1 powstała w innej erze, prawdopodobnie miliard lat po Wielkim Wybuchu. Jeśli to prawda, to jest ona prawdziwą, żywą skamieliną. Kolejnego zjawiska, które dla Was mam, nie będziecie w stanie zobaczyć. Wszystko dlatego, że ludzkie oko nie widzi promieniowania podczerwonego. Zjawisko, o którym mowa, to strumień podczerwieni z kosmosu. Gwiazdy neutronowe to wyjątkowo gęste, zapadnięte jądra olbrzymich gwiazd. Zazwyczaj emitują promieniowanie rentgenowskie lub fale radiowe, ale w 2018 roku astronomowie odkryli dziwny strumień światła podczerwonego. Okazało się, że wydobywa się on z gwiazdy neutronowej oddalonej o 800 lat świetlnych od naszej planety. Sygnał ten został prawdopodobnie nadany przez dysk pyłu otaczający gwiazdę. Tej teorii wciąż jednak nie udowodniono. Za orbitą Neptuna leży tajemniczy pas Kuipera, w którym znajdują się masywne lodowe obiekty. Najciekawsze jest to, że naukowcy nie potrafią wyjaśnić sposobu poruszania się tej kosmicznej formacji. Jedyna ich teoria zakłada, że Neptun może ukrywać przed naszym wzrokiem ogromną planetę. Ten hipotetyczny obiekt ma nawet swoją nazwę. To planeta X. Pozostaje jedynie czekać, aż jej istnienie zostanie potwierdzone. Albo i nie. A teraz odwiedźmy naszą gwiazdę. Musimy tylko uważać, żeby za bardzo się nie zbliżać. Wszystko dlatego, że atmosfera Słońca jest gorętsza niż jego powierzchnia. Na powierzchni temperatury wynoszą około 5500 stopni, a górna część atmosfery nagrzewa się do milionów stopni. Naukowcy podejrzewają, że wybuchowe rozbłyski gwiazdy mają coś wspólnego z tym wyjątkowym zjawiskiem. Warto również odwiedzić ten obiekt kosmiczny. To Haumea. Planeta karłowata, która krąży w pasie Kuipera. Ma ona dziwaczny podłużny kształt i dwa księżyce. Dzień na niej trwa 4 godziny, co czyni ją najszybciej obracającym się dużym obiektem w Układzie Słonecznym. Najbardziej zagadkowe jest to, że wokół planety krąży wąski pierścień o szerokości 64 km. Włączają się światła awaryjne, rozlega się ryk syren, statkiem wstrząsają gwałtowne turbulencje, ciemność kosmosu widoczną z okien rozjaśniają pulsujące błyski, astronauci zapinają się i spoglądają na monitory, a zimny pot skrapla im czoła. Kosmos przed nimi przecina oślepiające światło, żadna siła we wszechświecie nie jest w stanie tego powstrzymać. Wygląda jak gigantyczny ślad odrzutowca, ale miliony razy potężniejszy. Nie da się go ominąć. Dowódca wyprawy kosmicznej nakazuje pilotom natychmiast zawrócić. To był jet czarnej dziury. Prawdziwego kosmicznego monstrum, niczym gigantyczne odkurzacze wciągają wszystko, co wpadnie w ich horyzont zdarzeń. Granice między czasoprzestrzenią a miejscem, gdzie wszystko znika. Jeśli znajdziecie się w pobliżu tej granicy, marny wasz los. Przed grawitacją czarnej dziury nie ucieknie nawet światło, a to najszybsza rzecz we wszechświecie. Dziury pochłaniają nie tylko materię, ale wystrzeliwują również w przestrzeń kosmiczną jety, tajemnicze promienie długości setek tysięcy lat świetlnych. W pobliżu Ziemi nie ma żadnej czarnej dziury, ale wyobraźmy sobie, że jedna z nich niespodziewanie pojawiła się w pobliżu Słońca. Od razu zaczyna pożerać naszą gwiazdę. Potężna grawitacja wciąga jedną stronę Słońca szybciej niż drugą. Dziura rozrywa je na wstęgi i pożera tak samo, jak my wciągamy spaghetti z talerza. Fizycy nazywają to zjawisko spaghettyfikacją. Po zakończonym posiłku monstrum się odbija i dwa jety przecinają naszą galaktykę na pół, niczym gigantyczne miecze świetlne. Podobna katastrofa ma miejsce właśnie teraz, w miejscu oddalonym od nas o miliardy lat świetlnych. Czarna dziura z układu 3C321 bombarduje pobliską galaktykę jetem, promieniami rentgenowskimi, błyskami gamma i elektronami przyspieszonymi do prędkości światła. Ta nawałnica trwa już od miliona lat. Mamy ogromne szczęście, że odbywa się w bezpiecznej odległości od nas. Gdyby taki jet zbliżył się do planety podobnej do Ziemi, zdmuchnąłby atmosferę i warstwę ozonową. Wydarzenie to przetrwaliby jedynie mieszkańcy podziemnych głębin. Gdyby czarna dziura pojawiła się w pobliżu Słońca, nie zobaczylibyśmy żadnego jetu. Monstrum to pochłonie wszelką energię Słońca, pozbawiając nas źródła ciepła i światła. Ziemia schłodzi się i pogrąży w nieprzeniknionej ciemności.
Ale jak wszystko inne, jety mają też swoje dobre strony. Niczym nawóz, który pomaga roślinom rosnąć, energia tych promieni zagęszcza kosmiczne chmury, z których później rodzą się nowe gwiazdy. Wyobraźcie sobie odpływ w wannie, przez który woda wpływa do rury. Porusza się ona spiralnie i niekiedy wiruje wokół otworu. Teraz wyobraźcie sobie, że tym odpływem jest czarna dziura, a zamiast wody wpada do niej plazma. Błyskawicznie się obraca, magnesuje się i kumuluje w ogromnym dysku akrecyjnym. W pewnym momencie plazma zaczyna połyskiwać i wystrzeliwuje w kosmos dwa promienie. Czarna dziura V404 Cygni leży w odległości 8000 lat świetlnych od nas. Jest niczym pokaz fajerwerków, który waży tyle, co 10 słońc. Problem jednak jest taki, że ktoś za wcześnie podpalił ląd. Dziurę zasila gaz z pobliskiej gwiazdy nieskończonymi ładunkami, żeby fajerwerki te mogły działać. Jety z V404 Cygni nie tylko wystrzeliwują z biegunów, ale i we wszystkich kierunkach. Można ją porównać do kuli dyskotekowej, która zamiast odbijać światło, wystrzeliwuje rozgrzaną plazmę. Wokół czarnej dziury obraca się dysk o szerokości 7 słońc. Jego wnętrze kołysze się tak, jakby miało za chwilę przestać się obracać i upaść. Naukowcy uważają, że to kołysanie i przypadkowe wystrzały powodują zaburzenia kontinuum czasoprzestrzennego. Nie tylko czarne dziury są spektakularnym widokiem. Ich największymi rywalami w tej kwestii są błyski gamma. Naukowcy nie wiedzą, w jaki dokładnie sposób powstają. Najprawdopodobniej są wynikiem rozkładu gigantycznej gwiazdy lub kolizji gwiazd neutronowych. Każdego dnia satelity rejestrują jeden błysk gamma, ale w tym samym okresie czasu we wszechświecie ma ich miejsce około 500. Astronom amator, który widzi to zjawisko po raz pierwszy, może poczuć się jak gwiazda filmowa na czerwonym dywanie, tyle że zamiast oślepiających fleszy aparatów, będzie on bombardowany nieustającymi błyskami gamma. Gdyby takie zjawisko wydarzyło się niedaleko Ziemi, nasza planeta byłaby niczym świeca w środku zamieci śnieżnej. Wyobraźcie sobie, że jesteście w przyszłości i możecie wylecieć na bezpieczne międzygwiezdne wojaże. Lecicie statkiem na planetę przypominającą Ziemię, żeby na własne oczy zobaczyć błysk gamma. Wasz pojazd wzbija się w kosmos i ląduje na planecie docelowej. Kiedy tylko stawiacie nogę na jej powierzchni, czujecie niepokój w powietrzu. Jakby każde stworzenie tego świata czekało, aż stanie się coś niedobrego. Przerażone ptaki zrywają się do lotu. Zwierzęta wybiegają z lasu w poszukiwaniu schronienia. Liście szeleszczą, jakby szeptały do was: ratujcie się, uciekajcie stąd. Wiatr przybiera na sile, aż przechodzi w nawałnicę. Na horyzoncie pojawia się jasny błysk. Po kilku sekundach jest coraz jaśniejszy, jakby jakiś olbrzym włączył kosmiczne iluminacje. Wszystko przepadło. Jest tylko światło. W jednej sekundzie wyzwala się tyle energii, co Słońce produkuje w ciągu 10 miliardów lat. Po 10 sekundach jest już po wszystkim. Planeta leci w kosmosie, a błysk uderzył tylko w część jej południowej półkuli. Ale to wystarczy, żeby zaczęło być naprawdę źle. Błysk gamma był krótki, więc prawdopodobnie nie spowodował parowania oceanów czy destrukcji atmosfery, ale warstwa ozonowa chroniąca planetę przed szkodliwymi promieniami pobliskich gwiazd oraz promieniowaniem kosmicznym wciąż znika. Wszelkie życie w tym świecie nagle przestaje istnieć. Widok jest przerażający, ale jeszcze nie mamy powodów do obaw. Naukowcy uważają, że prawdopodobieństwo wystąpienia podobnej katastrofy na Ziemi jest równe zeru, ale nasza planeta nie zawsze miała tyle szczęścia. Wielkie wymieranie ordowickie miało miejsce 450 milionów lat temu. Niewykluczone, że jego przyczyną był błysk gamma. Jego epicentrum znajdowało się w odległości 6000 lat świetlnych od Ziemi. Szkodliwe światło ultrafioletowe uderzyło w powierzchnię planety, zmniejszając warstwę ozonową o 40%. Zniknęła ponad połowa roślin i zwierząt. Mimo to życie wciąż się rozwijało. Po 200 milionach lat po Ziemi zaczęły brodzić dinozaury.
Eta Carinae to gigantyczna podwójna gwiazda. Jest niemal 200 razy cięższa od Słońca i w ciągu 10 sekund emituje tyle światła, co nasza gwiazda w ciągu roku. Jest od nas oddalona o 7,5 tysiąca lat świetlnych. Jednak w 1843 mieszkańcy naszej planety zobaczyli ją gołymi oczami na nocnym niebie. Było to możliwe dzięki pewnej eksplozji. Te piękne chmury pyłu i gazu są pozostałościami po tym właśnie zjawisku. Można powiedzieć, że są ogromnymi ruinami gwiazdy i fajnie wyglądają. W ciągu najbliższego miliona lat Eta Carinae wciąż będzie eksplodować i tworzyć błyski gamma, ale nawet i wtedy ludzkość nie będzie miała się o co martwić. Kierunek przemieszczania się chmur gazowych pokazuje, że przyszłe błyski nie uderzą w Ziemię. Nasza planeta jest pod ostrzałem. Obecnie w kierunku Ziemi zmierza 30 milionów obiektów kosmicznych o najróżniejszych rozmiarach. Od ziarnka piasku do samochodu osobowego, ale nasza atmosfera spala wszystkich kosmicznych intruzów. Naukowcy nieustannie monitorują kosmos i nie znaleźli jeszcze pojedynczej skały, która mogłaby stanowić dla ludzkości jakiekolwiek zagrożenie. Nie oznacza to jednak, że takie obiekty nie istnieją. Średnio co 2 miliony lat tuż obok Ziemi przelatuje gigantyczna asteroida. Oto powierzchnię Księżyca, Marsa oraz Merkurego. Jest na nich tyle kraterów, ile dziur w serze. To pozostałości po asteroidach, które bombardowały ich powierzchnię przez miliony lat. Nasza atmosfera jest świetną tarczą chroniącą nas przed deszczem meteorytów, jednak co roku około 500 większych obiektów przebija się przez nią. Zwykle wpadają do oceanów lub spadają na mało zaludnionych terenach i nikt się o tym nie dowiaduje. Do tego dodajmy wciąż trwającą aktywność geologiczną, ruchy kontynentów, powstawanie gór oraz ich upadek. Krajobraz naszej planety zmienia się nawet podczas oglądania tego filmiku. Wszystko to zaciera wszelkie ślady meteorytów, które spadły na naszą planetę. Czarne dziury to jedne z najbardziej enigmatycznych i złowrogich zjawisk we wszechświecie. Potrafią pochłonąć całe gwiazdy i planety, zaginając strukturę przestrzeni i czasu. Ale co by było, gdyby Ziemia, nasza rodzima planeta, została złapana w uścisk horyzontu zdarzeń tejże dziury? Co zobaczylibyśmy przed nieuchronnym końcem? Przekonajmy się. Czarna dziura przypomina łobuza na placu zabaw. Jest to obszar czasoprzestrzenny, w którym grawitacja działa z taką siłą, że nic, nawet światło, nie może z niej uciec. Coś jak Houdini, na odwrót. Podobnie jak płatki śniegu, każda czarna dziura jest wyjątkowa pod względem masy, obrotu i ładunku. Występują też w różnych rozmiarach, trochę jak dżinsy. Rurki, slimy, regular, dzwony czy coś takiego. W każdym razie wyróżnia się cztery rozmiary. Najmniejsze czarne dziury to te o masie gwiazdowej. Powstają, gdy masywnej gwieździe zabraknie energii i zwija się w kłębek. Są jak chihuahua w świecie czarnych dziur. Mogą być malutkie, ale niezłe z nich zadziory. Pożerają pobliską materię niczym głodny szczeniak, a nawet najmniejsza z nich jest 3 razy większa od naszego Słońca. Teraz czas na środkowe dzieci w tej kosmicznej rodzinie, czyli czarne dziury o średniej masie. Są one zbyt duże, by mogły uformować się z zapadniętych gwiazd. Naukowcy uważają, że powstają, gdy kilka czarnych dziur połączy się w jedną. I chociaż nie są w stanie zdominować galaktyk, potrafią pochłonąć kilka pobliskich gwiazd. Brawa dla nich! A wiecie, kto posiada moc ujarzmiania galaktyk? Ogromne potwory naszego wszechświata, supermasywne czarne dziury. Ich masa jest od milionów do miliardów razy większa niż masa Słońca. Odgrywają kluczową rolę we wzroście i formowaniu się galaktyk, w których się znajdują. I wreszcie są też ultramasywne czarne dziury. Ich rozmiar i masa przekraczają wszelkie wyobrażenia. Kosmiczne potwory tego typu są niezwykle rzadkie, ale te, które znamy, mogą pożerać całe galaktyki, jak Pac-Man. Powstaje pytanie, co się wydarzy, jeśli znajdziemy się za blisko czarnej dziury? A raczej, co zobaczylibyśmy w ostatnich chwilach życia? Cóż, po pierwsze, dotarlibyśmy do horyzontu zdarzeń. To taki punkt bez powrotu, niewidzialna granica, która wyznacza krawędź czarnej dziury. I tu robi się bardzo, bardzo ciekawie. Na przykład, czas zaczyna zwalniać.
Ale nie dla was, dla osoby postronnej, obserwującej to wszystko z bezpiecznej odległości. Gdybyście doświadczali tego na własnej skórze, nie czulibyście żadnej różnicy. Ale gdybyście patrzyli, jak ktoś inny do niej wpada, ujrzelibyście, jak zwalnia i ostatecznie zatrzymuje się w czasie, niczym w zastopowanym filmie. Zbliżając się jeszcze bardziej, zaczynacie dostrzegać zadziwiające rzeczy. Grawitacja spowodowałaby, że światło wokół was wygięłoby się i zniekształciło, tworząc coś w rodzaju efektu lustrzanego odbicia. Wokół czarnej dziury można nawet zobaczyć aureolę, znaną też jako pierścień fotonowy lub strumienie wysokoenergetycznych cząstek wylatujących z biegunów tego potwora. Co ciekawe, dałoby się zbliżyć do tego obszaru bez większego ryzyka. Dopiero po przekroczeniu horyzontu zdarzeń nie ma już odwrotu. Arrivederci! Za tą granicą nic już nie widać. Dla osoby z zewnątrz wyglądałoby to tak, jakbyście nagle zniknęli. W międzyczasie moglibyście poczuć, jak się rozciągacie niczym makaron spaghetti. Grawitacja jest po prostu tak silna, że ciągnie was w różnych kierunkach jednocześnie. Istnieje na to nawet naukowy termin zwany spaghettyzacją. Brakuje jeszcze latającego potwora spaghetti. Znajdujecie się wewnątrz czarnej dziury. Celujecie w astronomiczną osobliwość. Jest to punkt o nieskończonej gęstości w jej centrum, gdzie cała materia zostaje zmiażdżona do jednego punktu. To jak próba zmieszczenia słonia w pudełku zapałek. Wszystko zostaje zgniecione, aż stanie się tak małe, jak to tylko możliwe. Chyba nadszedł czas, by pomachać na pożegnanie. A jeśli to wszystko brzmi przerażająco, dodam na zachętę, że czarne dziury wcale nie są rzadkie. Właściwie jedna z nich znajduje się w centrum każdej galaktyki, włączając w to naszą Drogę Mleczną. Czy to oznacza, że w końcu zostaniemy do niej wessani? A jeśli tak, to jak dokładnie będzie to wyglądało? Sprawdźmy. Wyobraźmy sobie czarną dziurę zbliżającą się do naszego Układu Słonecznego. Na początku wydaje się niczym więcej niż maleńką plamką w oddali. Ale w miarę zbliżania się jej przyciąganie grawitacyjne zaczyna siać wokół spustoszenie. Planety zbaczają z kursu, asteroidy odlatują w nicość, a komety rozpadają się na milion kawałeczków. Możemy się łudzić, że nas to nie dotyczy i poobserwujemy sobie cały spektakl z wygodnego fotela. Nic bardziej mylnego. Wkrótce czarna dziura nieuchronnie dotrze do Ziemi. Najpierw atmosfera naszej planety zostanie przyciągnięta w jej kierunku, wywołując potężną wichurę. Na oceanach powstaną ogromne fale, a sama woda ulegnie zniekształceniu przez siły grawitacyjne. Wyobraźcie sobie, jak rozciągają się morza. Pole magnetyczne Ziemi jest generowane przez ruch stopionego żelaza w jądrze planety. Teraz jednak ekstremalne siły pływowe czarnej dziury go zakłócają, powodując osłabienie i zniekształcenie pola magnetycznego. Wszystko to prowadzi do ogromnych trzęsień Ziemi i erupcji wulkanów. Skorupa i płaszcz planety rozrywają się na strzępy. Cała infrastruktura i technologia zostają totalnie zniszczone. Budynki, mosty i drogi obracają się w proch i pył. Dobra, wciśnijmy pauzę. Przerażająca wizja, prawda? Ale nie martwcie się, nawet byśmy tego nie zobaczyli, ponieważ skutki obecności czarnej dziury poczulibyśmy dużo, dużo wcześniej. Wróćmy do przyszłości. Stracilibyśmy nasze pole magnetyczne jeszcze zanim wszystko zaczęłoby się zapadać. A to oznacza nie tylko, że pogoda i klimat staną się jak z koszmaru, będziemy również narażeni na ekstremalne promieniowanie. Promienie gamma i ciepło z czarnej dziury drastycznie zmieniłyby naszą planetę. Powiedzcie pa-pa pięknej naturze. Marne pocieszenie jest takie, że nie tylko my będziemy ofiarami. Ta bestia pochłonie cały Układ Słoneczny, czyli z naszej perspektywy wszystko. Jednym z natychmiastowych skutków będzie zakłócenie orbit asteroid, komet i wszystkich innych ciał niebieskich. Planety zaczną się deformować i rozciągać, a ich powierzchnie wypaczać jak stopiony metal. Słońce też się nie uchroni. Przeobrazi się w coś na kształt masy szpachlowej. Tak, to wszystko jest straszne, nawet jeśli widzi się to tylko oczami wyobraźni. Ale teraz weźcie głęboki oddech i się zrelaksujcie. Nic takiego się nie wydarzy. To jasna strona, pamiętacie? Wasze nieskończenie małe szanse na wygraną w wielkiej loterii są większe niż prawdopodobieństwo, że Ziemia zostanie kiedyś zamieciona do paszczy czarnej dziury. Ta położona najbliżej Układu Słonecznego nosi nazwę Gaia-BH1. Została odkryta przez naukowców w 2022 roku i znajduje się w Drodze Mlecznej około 1600 lat świetlnych od Ziemi. Jej masa jest jakieś 10 razy większa niż ta Słońca, co czyni ją czarną dziurą o masie gwiazdowej.
Sama w sobie nie jest zbyt interesująca, ale jej odkrycie dostarczyło cennych informacji na temat zachowania tych kosmicznych potworów. Jak jednak widać, nawet najbliższa znana czarna dziura znajduje się w odległości ponad 1000 lat świetlnych, a poruszają się one bardzo powoli i nigdy nie znajdą się tak blisko naszego układu, by stanowić zagrożenie. Hej, ale czy nie mówiłeś, że w centrum Drogi Mlecznej znajduje się czarna dziura? Czy to nie oznacza, że w końcu pochłonie całą naszą galaktykę? Bez obaw. Odpowiedź brzmi nie. Obiekt znajdujący się w centrum Drogi Mlecznej nosi nazwę Sagittarius A z gwiazdką. Być może pamiętacie go z tego słynnego, rozmazanego zdjęcia, które krążyło po internecie kilka lat temu. Ta czarna dziura jest rzeczywiście bardzo masywna i wykazuje silne przyciąganie grawitacyjne niczym dwoje zakochanych ośmioklasistów, jednak nic nam nie grozi. Wpływa tylko na obiekty, które znajdują się w pobliżu. Wszystkie ciała niebieskie w galaktyce są zbyt duże i poruszają się zbyt szybko, aby czarne dziury mogły je przyciągnąć. Niemniej jednak jest to fascynujący temat badań. Naukowcy wciąż próbują odkryć tajemnice czarnych dziur. I nawet jeśli nigdy nie będą dla nas niebezpieczne, przypominają nam o niesamowitej potędze wszechświata. Cóż, mnie osobiście bardziej przyciąga niesamowita potęga czekolady. Zastanawialiście się kiedyś, jak by to było usłyszeć dźwięki czarnej dziury? NASA zdobyła dla nas nagranie. Oto krzycząca czarna dziura. Krzyk w kosmosie? Przecież w kosmosie nikt by tego nie usłyszał. Pozwólcie, że wyjaśnię. W 2002 NASA za pomocą teleskopu przestudiowała ruchy rozgrzanych gazów w gromadzie galaktyk. To, co odkryli, poddali sonifikacji. Otrzymane dźwięki nie były, jakby to ująć, żeby nikogo nie obrazić, zbyt miłe dla ucha, ale to nic nie szkodzi. W końcu są to dźwięki wytwarzane przez gorące gazy gromady galaktyk, oddalonych od nas o 250 milionów lat świetlnych. A może chcielibyście posłuchać odgłosu gazów na Ziemi? No dobra, darujmy to sobie. Fale dźwiękowe istniały już w tych obłokach gazu, a naukowcy po prostu przeskalowali je do zakresu ludzkiego słuchu. W taki sposób przekształcono dane pozyskane za pomocą teleskopu. Zachodzi tu uniwersalna zasada. W naszej atmosferze słychać dźwięki, ponieważ fale ciśnienia przechodzą przez nośnik w postaci cieczy lub gazu. Fale dźwiękowe mogą się przemieszczać w tych galaktykach, ponieważ są otoczone gazami. A co to ma wspólnego z czarnymi dziurami? Otóż tym, co wywołuje falę ciśnienia w omawianej gromadzie, jest właśnie ogromna czarna dziura, a konkretniej supermasywna czarna dziura, która waży miliony razy więcej niż Słońce. Naukowcy wciąż nie do końca pojmują, jaka jest zależność pomiędzy supermasywnymi czarnymi dziurami, a otaczającymi je gromadami. Wiedzą tylko tyle, że te dwa obiekty ewoluują razem, są ze sobą powiązane. Gromada karmi czarną dziurę nową materią i tak dalej. W odpowiedzi czarna dziura dogrzewa gromadę, tyle wiadomo. I zacząłem się zastanawiać, jak duże są największe czarne dziury. Istnieją cztery rodzaje tych obiektów. Gwiazdowe, o masie pośredniej, supermasywne i miniaturowe. Oczywiście największe z nich należą do kategorii supermasywnych. Największa czarna dziura, jaką do tej pory udało nam się odkryć, jest około 66 miliardów razy większa niż Słońce. To jeden z najjaśniejszych obiektów we Wszechświecie. Astronomowie nieustannie skanują przestrzeń kosmiczną i odnajdują nowe czarne dziury. A wiecie, kiedy natrafiono na pierwszy taki obiekt? Został on odkryty przez niezależnie działających badaczy w 1971 roku. Naukowcy potwierdzili, że te obiekty powstały z pozostałości po ogromnych gwiazdach. Tak, powstała czarna dziura pochłonęła wszystkie sąsiadujące z nią obiekty. A teraz pokrótce opowiem wam, jak zachowują się te kosmiczne obiekty. Mają one ogromną siłę grawitacyjną. Nic nie jest w stanie wydostać się z czarnej dziury po przekroczeniu horyzontu zdarzeń. Pożerają wszystko. Tak jak ja. Nawet światło nie jestem w stanie z nich uciec. Najlepsze, a raczej najstraszniejsze jest to, że załamaniu ulegają w nich prawa czasu i przestrzeni. Gdybyście wpadli do czarnej dziury, okazałoby się, że czas płynie tam wolniej. Wyjaśnił to już Einstein w swojej ogólnej teorii względności. W dużym, ale to dużym uproszczeniu, mówi ona o tym, że na czas wpływa to, jak szybko porusza się dane ciało przy ogromnych prędkościach.
NASA odkryła szybko rosnącą czarną dziurę, ale nie martwcie się, światu nic nie grozi. Obiekt znajdował się tuż pod nosem astronomów. Jest położony w dobrze zbadanym obszarze nieba. Zdaniem astronomów dziura tu formowała się 750 milionów lat po Wielkim Wybuchu, czyli po narodzinach Wszechświata. A dlaczego czarne dziury są tak jasne? Jak na ironię. Kiedy opisywałem to zjawisko, powiedziałem, że obiekty te są tak gęste, że nawet światło w nich ginie, ale każdy astrofizyk wam powie, że czarne dziury to jedne z najjaśniejszych obiektów w kosmosie, a to dlatego, że nie istnieją w pojedynkę. Są położone w środku galaktyk i zazwyczaj otoczone przez obłoki gorących gazów, a chmury te tworzą kosmiczne aury wokół czarnych dziur. Trzeba też wspomnieć, że nie da się tak po prostu zobaczyć czarnej dziury. To, co widzimy, to efekt, jaki wywiera na swoje otoczenie. Da się na przykład zobaczyć obiekty kosmiczne rozrywane przez czarne dziury. Pamiętacie, jak w 2019 roku po raz pierwszy pokazano nam zdjęcie zarysu czarnej dziury? To dowód. Nie dałoby się dostrzec czarnej dziury, gdyby nie miała pomarańczowego pierścienia. A dlaczego akurat pomarańczowy, a nie zielony lub fioletowy? Ciemny okrąg w środku to cienie czarnej dziury, a lśniący pomarańczowy pierścień na zdjęciu nie przedstawia rzeczywistego odcienia gazów. To mnie trochę podłamało. Naukowcy wybrali taki odcień, aby zobrazować jasność emisji. Jeden z nich wyjaśnił, że żółty jest najbardziej intensywną emisją, czerwony mniejszą, a czarny ma niewielką lub żadną emisję. W optycznym zakresie pierścień wydawałby się biały, być może lekko niebieskawy lub czerwonawy. Spagatyzacja to prawdziwe słowo. Jest to wyjątkowa zdolność, jaką posiada czarna dziura. Gdyby wpadła do niej żyrafa, jej ciało rozciągnęłoby się i przypominało makaron. Na Ziemi nogi żyrafy znajdują się bliżej środka planety, a więc są bardziej przyciągane do powierzchni niż głowa. Na Ziemi działa to na korzyść zwierzęcia, ale w czarnej dziurze byłoby zgoła inaczej. Obiekt ten ma niesamowicie silną grawitację. Im bardziej nogi żyrafy zbliżałyby się do jego środka, tym bardziej rozciągałoby je przyciąganie grawitacyjne. A im bliżej centrum znalazłaby się żyrafa, tym szybciej poruszałyby się jej kończyny. Ale górna część ciała zwierzęcia wciąż znajdowałaby się dalej, więc nie przemieszczałaby się do środka tak szybko jak nogi. I w tym momencie nastąpiłaby właśnie spagatyzacja. A może kropsiki do tego? Nie? Jedyną różnicą pomiędzy czarną dziurą a Słońcem jest to, że środek czarnej dziury jest zbudowany z wyjątkowo gęstej materii. To on zapewnia jej tak silne pole grawitacyjne, które może pochłonąć wszystko, włącznie ze światłem. I dlatego nie da się zobaczyć czarnych dziur. A czy wiedzieliście, że teoretycznie dałoby się przerobić wszystko na czarną dziurę? Gdybyśmy na przykład skurczyli Słońce do obiektu mierzącego około 6 km średnicy, skompresowalibyśmy materię w środku do niesamowicie małego rozmiaru. Przez to gwiazda stałaby się tak gęsta, że zamieniłaby się w czarną dziurę. To samo można by zrobić z planetami, a nawet własnym ciałem. A czy jest coś takiego jak biała dziura, czy to tylko mit? Białe dziury istnieją jedynie w założeniu. Teoretycznie działałyby w odwrotny sposób do czarnych dziur. Nic nie mogłoby się do nich dostać. Fizycy twierdzą, że czarne i białe dziury są jak yin i yang, albo dwie strony tej samej monety. Dla nich białe dziury wyglądają dokładnie tak jak czarne, tyle że wychodzą z nich różne rzeczy. Istnienie białych dziur nie zostało jeszcze jednak udowodnione. A co z tunelami czasoprzestrzennymi? Powstało już mnóstwo filmów na temat tych tuneli i czarnych dziur. A ile z nich ukazało rzeczywistość? Niektórzy ludzie twierdzą, że czarne dziury działają jak tunele czasoprzestrzenne. Wchodzicie do środka i wychodzicie w innej części wszechświata. A ponieważ wciąż jeszcze musimy się wiele nauczyć i odkryć na temat fizyki, nikt nie jest w stanie obalić tej teorii albo jej potwierdzić. Astrofizyka wymaga solidnej teorii, która połączyłaby ogólną względność z mechaniką kwantową. Czarne dziury to jedne z największych obiektów we wszechświecie, ale mogą też być bardzo maleńkie. Masa najmniejszej znanej nam dziury jest zaledwie 3 razy większa niż masa Słońca. Okazuje się też, że czarne dziury mogą zniknąć. Stephen Hawking opracował teorię promieniowania. Według niej promieniowanie zmniejsza masę i energię rotacyjną czarnej dziury i ostatecznie dochodzi do jej wyparowania. Proces odbywa się jednak bardzo powoli, o ile nie zachodzi on w małych obiektach.
W sąsiedniej galaktyce astronomowie odkryli nieuchwytną czarną dziurę. Wyjątkowości dodaje jej fakt, że to pierwsza uśpiona gwiezdna czarna dziura obecna poza naszą galaktyką. Ten rodzaj obiektów bardzo trudno zaobserwować, ponieważ nie reagują one zbytnio ze swoim otoczeniem. Nie emitują tak dużo promieniowania jak inne czarne dziury. A co z dziurami w asfalcie na Ziemi? Tu zachodzą inne prawa fizyki, a mimo to, gdybyście przekroczyli ich horyzont zdarzeń, zniknęlibyście razem ze swoim samochodem. Ups. Czarne dziury są wszystkożerne. Wchłoną wszystko, co zanadto się do nich zbliży. Planety, gwiazdy, gazowe obłoki czy pechowych intergalaktycznych podróżników. Te ciała niebieskie nie są głodne i nie polują na inne obiekty. Zwyczajnie wchłaniają to, co przelatuje obok. Rozciągają największe ciała kosmiczne do postaci cienkich nitek makaronu, po czym rozrywają je na strzępy atom po atomie. Czarna dziura jest ogromną zbitką materii ściśniętą do małych rozmiarów. To tak, jakby skurczyć gwiazdę dziesięciokrotnie większą i masywniejszą od Słońca do rozmiaru średnicy Nowego Jorku. Otrzymamy w ten sposób masywną, kompaktową i gęstą czeluść z grawitacją tak potężną, że nie tylko światło z niej nie ucieknie, ale inne czarne dziury również. Te monstra nie zajmują stałego punktu w kosmosie. Gwiazdy, planety, asteroidy, komety, czarne dziury i wszystko inne we wszechświecie jest w nieustannym ruchu. Dlatego sprawy często nabierają tak chaotycznego obrotu. W sercu jednej z galaktyk badacze znaleźli gigantyczną czarną dziurę pożerającą inną. To ciało niebieskie może osiągać ogromne rozmiary. W centrach największych galaktyk siedzą czarne dziury, które swymi masami mogą przerosnąć nasze Słońce milion, jak nie miliard razy. Jednym ze sposobów, w który mogą to zrobić, jest pożarcie drugiej czarnej dziury. Innym jest połączenie obu tych ciał niebieskich, co stanowi jedno z najbardziej energetycznych i najpotężniejszych zjawisk we wszechświecie. Wyobraź sobie, ponad miliard lat temu. Dwie czarne dziury okrążają siebie nawzajem. Większa przyciąga do siebie mniejszą i teraz obie tańczą w gigantycznej spirali. W miarę upływu czasu ta orbita zaczyna bardzo powoli zanikać. Czarne dziury zbliżają się do siebie, a dyski orbitujących wokół nich pyłów i gazów mieszają się ze sobą, tworząc potężny pionowy wir, który rozciąga się wysoko ponad środek powstałego dysku. W pewnym momencie obie czarne dziury łączą się w jedną supermasywną dziurę. W trakcie tego procesu emitują potężne fale grawitacyjne. Są one źródłem cennych informacji o czarnych dziurach, ale nie określają ich dokładnego położenia. Do tego naukowcy potrzebują różnego rodzaju sygnałów elektromagnetycznych, fal radiowych, promieni X lub błysków światła. Nie widzimy czarnych dziur, ale jesteśmy w stanie dostrzec ich wpływ na otaczające je obiekty kosmiczne. Przelatująca obok obłoku materii czarna dziura wchłonie ją do swego wnętrza potężną grawitacją. To samo stanie się z każdą gwiazdą lub planetą, która znajdzie się zbyt blisko czarnego potwora. Przyciągana materia przyspiesza, a raczej obraca się coraz szybciej, w rezultacie się nagrzewając. Czarna dziura następnie emituje promienie X, które rozchodzą się po otaczającej przestrzeni. Energia z nich pochodząca odpowiednio wpływa na otoczenie i może na przykład przyczynić się do powstawania nowych gwiazd. I wreszcie bum! Dziury się zderzają. To masywny wybuch energii, jedna z największych eksplozji od czasów Wielkiego Wybuchu. W mniej niż sekundę kolizja ta emituje więcej energii niż wszystkie gwiazdy w znanym wszechświecie razem wzięte. Czarne dziury mogą być wielkie, ale niekoniecznie. Masy gwiazdowych czarnych dziur są porównywalne do Słońca, choć one same są bardzo małe. W 2019 naukowcy znaleźli obiekt oddalony od nas o 10 000 lat świetlnych o średnicy niemal 20 km.
Co prawda czarne dziury mają opinię niszczycielskich, ale tak naprawdę są alternatywnym źródłem siły grawitacji, podobnie do gwiazd. To oznacza, że ciała niebieskie mogą je obiegać, o ile poruszają się dostatecznie szybko. Załóżmy, że gdzieś znajduje się czarna dziura, której masa jest taka sama jak masa Słońca. Przy założeniu utrzymania tego samego dystansu, prędkość, z jaką ciało niebieskie mogłoby ją obiegać, musiałaby odpowiadać tej wymaganej do obiegania Słońca. To jedynie teoria. W rzeczywistości planety nie obiegają czarnych dziur, ponieważ te mające masę podobną do naszej gwiazdy są w większości pozostałościami po ogromnych gwiazdach, którym skończyło się paliwo jądrowe i które ostatecznie eksplodowały. W zasadzie tak właśnie powstają czarne dziury. Szanse, że jakakolwiek planeta przetrwa taki proces, są bliskie zeru. Ale 30 lat temu naukowcy odkryli pierwsze planety poza Układem Słonecznym. Były to ciała niebieskie obiegające swego macierzystego pulsara, który również jest swego rodzaju pozostałością po supernowej. Nie wiemy, jak udało im się przeżyć eksplozję ich gwiazdy macierzystej. Niewykluczone, że powstały z gruzu uformowanego po eksplozji. Naukowcy teoretyzują nawet, że czarne dziury są tunelami czasoprzestrzennymi wiodącymi do innych galaktyk. To oznacza, że nie niszczą wciąganych obiektów, ale wysyłają je gdzieś indziej. Teoria ta zakłada, że obiekt wchodzący w czarną dziurę opuszcza ją, wychodząc z tunelu będącego czymś w rodzaju przeciwieństwa czarnej dziury, czyli białą dziurą. Niewykluczone, że przypomina ona swojego ciemnego odpowiednika. Może mieć podobną masę i również się obracać. Wokół horyzontu zdarzeń białej dziury może rozciągać się pierścień pyłu i gazu. Horyzont zdarzeń to punkt bez powrotu. Jest on częścią czarnej dziury, z którego żaden obiekt nie jest w stanie uciec. W przeciwieństwie do czarnej dziury, biała pozwala światłu i wszelkiej materii z siebie wyjść, ale żadne z nich nie wniknie do tego portalu ponownie. Około pół wieku temu Stephen Hawking doszedł do wniosku, że czarne dziury wręcz kipią energią. Uczeni postawili wtedy teorię, że biała dziura może powstawać z czarnej. Nie wiedzą jednak, w jaki sposób czarna dziura znika, ale zgodnie z tym scenariuszem mogłaby zmniejszyć się do takiego stopnia, że jej grawitacja by osłabła, uniemożliwiając dalsze wchłanianie ciał kosmicznych. Dlatego może stać się białą dziurą. Masa takiego ciała niebieskiego byłaby porównywalna do czegoś bardzo lekkiego, na przykład ludzkiego włosa. Nie byłoby ono tak groźne jak czarna dziura, z której powstało, ale w dalszym ciągu skrywałoby w swym wnętrzu najróżniejsze tajemnice, informacje o wszelkich obiektach kosmicznych, które poprzednio wchłonęło. Koniec końców wyrzuciłoby z siebie wszystkie te dane i rozrosłoby się do takich rozmiarów, że zdominowałoby wszechświat. Zachowanie białej dziury, przeciwnie do czarnej, można porównać do eksplozji wielkiego wybuchu, po którym wszechświat się rozszerza i w którym powstają nowe obiekty kosmiczne. Coś takiego byłoby jednak możliwe po upływie wielu bilionów lat. Ale napotykamy pewien problem. Nawet jeśli gdzieś w kosmosie faktycznie powstałyby białe dziury, prawdopodobnie nie istniałyby zbyt długo. Wychodzące z nich obiekty zderzałyby się z orbitującą materią, co doprowadziłoby do zapadnięcia się białej dziury w siebie i, w konsekwencji, ponownego przeobrażenia w czarną dziurę. Nie zapominajmy, że ona również powstaje w wyniku eksplozji supernowych. Gwiazdy, asteroidy, komety, galaktyki czy planety – wszystko, co widzimy na niebie, to zaledwie 5% wszechświata. Około 1/4 stanowić może ciemna materia, tajemnicza i niewidzialna substancja. Zakładamy jej istnienie, ponieważ każdy obiekt w kosmosie porusza się zgodnie ze swą grawitacją. Ciemną materię można porównać do pajęczyny, która utrzymuje wszystkie poruszające się galaktyki. Jej mrocznego bliźniaka nazywa się antymaterią, której cząsteczki są jak przeciwne wersje materii. Mają tę samą masę, ale przeciwny ładunek elektryczny. Podczas zderzenia antymateria niszczy zwykłą materię, w wyniku czego powstaje czysta energia. Niewykluczone, że za sprawą ciemnej materii wszechświat rozszerza się jeszcze szybciej niż dotychczas.
Jedna z najnowszych teorii sugeruje, że może ona również odpowiadać za uderzenie asteroidy, w wyniku której wyginęły dinozaury. Wszechświat nie posiada swego centrum, ale galaktyki jak najbardziej. Ziemia okrąża centrum Drogi Mlecznej raz na 250 milionów lat. Nie wiemy, po jakiej orbicie to się odbywa, ale możemy ją oszacować. Co 60 milionów lat przechodzimy przez zatłoczony region naszej galaktyki, zwany dyskiem galaktycznym. Możemy również prześledzić masowe wymierania w historii naszej planety, włączając w to asteroidę, która zmiotła dinozaury około 66 milionów lat temu. Profesor Rampino z Uniwersytetu Nowojorskiego sugeruje, że ciemna materia posiada grawitację, która jest w stanie posłać pobliskie obiekty kosmiczne na orbitę za każdym razem, gdy wchodzimy w dysk galaktyczny. Oznacza to, że niektóre asteroidy czy komety, które zwykle są od nas znacząco oddalone, mogą zostać rzucone w kierunku naszej planety. Największym znanym obiektem we wszechświecie jest wielka ściana Herkules Korony Północnej. Jest to gromada galaktyk, które zespala ogromna grawitacja. Ma średnicę 10 miliardów lat świetlnych. Największą galaktyką eliptyczną jest IC1101 o średnicy 4 milionów lat świetlnych. Z kolei najmniejsza odkryta galaktyka ma średnicę nieco ponad 220 lat świetlnych i obiega ona naszą galaktykę. Wydziela dość blade światło i zamieszkuje w niej raptem 1000 gwiazd. Dla porównania, w Drodze Mlecznej jest ich 100 miliardów. Obiekt ważący miliardy razy więcej niż Słońce musi być łatwy do znalezienia, prawda? Nieprawda. Okazuje się, że wcale nie jest to takie proste zadanie. Tak jak w przypadku zaginionej czarnej dziury. Udajmy się do gromady galaktyk Abel 2261, w której centrum znajduje się supermasywna czarna dziura. A przynajmniej powinna się tam znajdować. Główny problem polega na tym, że to gigantyczne zjawisko kosmiczne przepadło. Supermasywne czarne dziury to monstrualne potwory, które powoli obracają się w centrach swoich macierzystych galaktyk. Gromadzą wokół siebie ogromne chmury gazu i pyłu, co sprawia, że puchną do rozmiarów, które przekraczają możliwości ludzkiej wyobraźni. Gdyby supermasywna czarna dziura, taka jak ta, która rezyduje w centrum Drogi Mlecznej, zbliżyła się choć trochę do naszego Układu Słonecznego, bylibyśmy skazani na zagładę. Odległość między tym gigantycznym obiektem a Ziemią mogłaby wynosić kilkadziesiąt lat świetlnych, a i tak spowodowałaby spustoszenie na naszej planecie. Ziemia wraz z innymi ciałami niebieskimi tworzącymi nasz system planetarny zostałaby wciągnięta na orbitę czarnej dziury i skazana na wirowanie wokół niej przez całą wieczność. A może i dłużej. Ej, kto wie? Dobrze więc, że takie czarne dziury trzymają się od nas na dystans. Przynajmniej na razie. Zobaczmy, co stało się z tą konkretną supermasywną czarną dziurą przebywającą w gigantycznej gromadzie galaktyk, która jest oddalona od nas o jakieś 2,7 miliarda lat świetlnych. Naukowcy szukali jej z pomocą należących do NASA teleskopu kosmicznego Chandra i teleskopu kosmicznego Hubble'a. Ale jak dotąd, bez rezultatu. Główny problem ze znalezieniem czarnej dziury polega na tym, że jest ona... no właśnie, czarna. A przestrzeń kosmiczna jest, jak się domyślacie, również czarna. Nie ma więc żadnego kontrastu, który mógłby pomóc astronomom w namierzeniu tego masywnego obiektu. Jednak naukowcy jeszcze się nie poddali. W końcu mają do dyspozycji wiele innych technologii pozwalających znaleźć czarne dziury na ogromnych połaciach przestrzeni kosmicznej. Zarówno te małe, jak i duże. Niektóre z tych metod polegają na obserwowaniu gwiazd krążących wokół omawianych czasoprzestrzennych obszarów. Czasem jest to słaby sygnał fal grawitacyjnych, który powstaje przy zderzeniu dwóch czarnych dziur. Ale najbardziej niezawodną techniką jest śledzenie pyłu i gazu spadającego na swoją zgubę. Rzecz w tym, że czarne dziury to obiekty o szalonej grawitacji.
Tak więc otaczające je regiony przestrzeni są zwykle nieco chaotyczne. Gaz i pył zostają wciągnięte w bezdenną otchłań, kompresując się i ogrzewając. W procesie tym na wielką skalę uwalnia się promieniowanie rentgenowskie, dlatego astronomowie szukają we wszechświecie jego niezwykle jasnych źródeł. Być może są to ostatnie tchnienia skupisk materii, zanim znikną one na dobre w czarnej dziurze. Dlaczego więc naukowcy nie mogą znaleźć takich znaków rentgenowskich pozostawionych przez czarną dziurę w gromadzie Abel 2261? Jednym z najbardziej tajemniczych aspektów jej zniknięcia jest to, że radioteleskopy dostrzegły pewne oznaki masywnych smug ekstremalnie gorącej energii wystrzelonych w którymś momencie w ciągu ostatnich 50 milionów lat. Ich powstanie było najpewniej spowodowane przez dużą czarną dziurę, której obecnie nigdzie nie da się znaleźć. W tej chwili pozostaje nam tylko zgadywać. Może dwie średniej wielkości czarne dziury zderzyły się, wypychając nowo powstałego olbrzyma poza centrum galaktyki. Obserwacje gwiazd w tej części kosmosu ujawniły kępę gęstej materii oddaloną o kilka tysięcy lat świetlnych od jądra galaktyki. Być może to ta zbiegła czarna dziura, tylko że z tej grudki materii nie dochodzą żadne sygnały rentgenowskie. Co za rozczarowanie. Albo dziura nadal może tam być, dokładnie na swoim miejscu. Z tym, że, no wiecie, pozostaje uśpiona. Jeśli nie otrzymuje świeżych dostaw gazu i pyłu, nie ma czym się żywić. W rezultacie nie może wypuścić promieniowania rentgenowskiego. Jednak odpowiedź, nie przeszkadzać, czarna dziura teraz śpi, chyba nie jest zbyt satysfakcjonująca, co? Więc dlaczego nie dostaje swojego kosmicznego jedzenia? Co się stało 50 milionów lat temu? Czym jest ta bryła materii pędząca z dala od centrum galaktyki? Tak, wiele pytań i zero odpowiedzi. Przynajmniej wiemy, jak czarne dziury wyglądają. No, tak jakby. Są otoczone horyzontem zdarzeń, który jest widoczny na tle świecącej, ultragorącej materii wpadającej do wnętrza tego czasoprzestrzennego obszaru. Pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury ukazało się w 2019 roku, ale potrzebne dane zostały zebrane 2 lata wcześniej. Właśnie tyle czasu zajęło zmontowanie obrazu międzynarodowemu zespołowi liczącemu ponad 200 astronomów. To niesamowite zjawisko kosmiczne możemy podziwiać dzięki ogromnej globalnej sieci teleskopów zwanej Teleskopem Horyzontu Zdarzeń lub z angielskiego EHT. Skąd taka nazwa? Jak już wspomniałem, horyzont zdarzeń to punkt graniczny na obrzeżach czarnej dziury. Gdy coś, na przykład materia, promieniowanie lub światło go przekroczy, już nie wydostanie się ze szponów czarnej dziury. W każdym razie, aby uchwycić jej pierwszy obraz, naukowcy stworzyli wirtualny teleskop, który okazał się siecią radioteleskopów z różnych zakątków globu. Łączy moc 8 potężnych urządzeń tego typu, ale naukowcy i tak mieli trudne zadanie. Musieli jednocześnie skierować teleskopy w skrupulatnie zaplanowanej kolejności z pomocą precyzyjnych zegarów atomowych ustawionych na każdym teleskopie. Dodatkowo, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia deszczu i ogólnie złej pogody, zbudowali teleskopy również w suchych regionach, takich jak pustynia Atacama w Chile i biegun południowy. W każdym dniu obserwacji teleskop zbiera około 350 terabajtów informacji. To 10 razy więcej niż ilość danych zarejestrowanych każdego dnia w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Ale powiedzmy sobie więcej o samych czarnych dziurach. Istnieją gwiazdowe czarne dziury, co prawda mniejsze, ale jeszcze bardziej groźne niż ich supermasywne siostry. Pojawiają się, gdy gwiazdy, którym skończył się pokarm, zapadają się w siebie. Jeśli była kiedyś wystarczająco duża, konsekwentnie zmniejsza swoją objętość, aż w końcu, voilà, narodziła się mała gwiazdowa czarna dziura. Ale nawet jeśli nazwę taką dziurę niewielką, to i tak jest ona od 5 do kilkudziesięciu razy cięższa od Słońca. W przeciwieństwie do swojego masywnego rodzeństwa, hipotetyczne małe czarne dziury mogą być naprawdę mikroskopijne, nie większe niż atom. Mimo to jedna taka drobinka miałaby masę 1000 SUV-ów.
Jedna z teorii dowodzi, że mnóstwo mikroskopijnych czarnych dziur mogło powstać zaraz po wielkim wybuchu na początku Wszechświata. Niektórzy naukowcy posuwają się nawet do stwierdzenia, że każdego dnia przez naszą planetę przechodzi kilka takich mini-obszarów. W centrum Drogi Mlecznej też znajduje się supermasywna czarna dziura. Nazywa się Sagittarius A z gwiazdką i jest 4,3 miliona razy cięższa od Słońca. Nie martwcie się, nie wciągnie nas. Znajduje się ponad 26 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Za daleko, aby mogła mieć jakikolwiek wpływ na naszą planetę. Nawiasem mówiąc, astronomowie odkryli niedawno, że ta supermasywna czarna dziura może przeciekać. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że Sagittarius A z gwiazdką nie jest śpiącym olbrzymem, jak wcześniej sądzono. Może być wciąż aktywna. A zarejestrowany przez naukowców wyciek to swego rodzaju czkawka dziury wywołana połykaniem chmur gazu. Może powinniśmy poklepać to maleństwo. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w pobliżu czarnej dziury, przygotujcie się, że czas znacząco zwolni. Coś dla ludzi, którzy boją się starości. Tylko nie przekraczajcie punktu bez powrotu. Ale mówię wam, nie ma co się szlajać w pobliżu czarnej dziury. Może ona bowiem zachowywać się jak masywny galaktyczny wulkan. Tak, te obszary od czasu do czasu wybuchają, ale zamiast wylewać lawę, produkują ogromne ilości energii i robią szczeliny w otaczającej je materii i gazie. Niedawno naukowcy odkryli jeden z największych kraterów we Wszechświecie. Teleskopy radiowe i rentgenowskie namierzyły supermasywną czarną dziurę, która wpadła w szał wiele, wiele lat temu. Stało się to w gromadzie galaktyk oddalonej od Ziemi o około 390 milionów lat świetlnych. Pozostawiony po sobie krater, który w rzeczywistości był dziurą wykutą w gorącym gazie gromady, mógłby pomieścić 15 galaktyk Drogi Mlecznej. Dobra, mój umysł ma dość. Na razie. Mogłoby się wydawać, że wpadnięcie do czarnej dziury jest tak proste jak wpadnięcie do gigantycznego dołu. Ale to coś zupełnie innego. Aby faktycznie wpaść do czarnej dziury, potrzeba niesamowitego szczęścia i odrobiny magii. Co więcej, gdybyś próbował obserwować, jak coś do niej wpada, nawet byś tego nie zobaczył. Dlaczego? Cóż, spróbujmy zrozumieć magię fizyki. Wpadnięcie do czarnej dziury jest naprawdę trudne. Przede wszystkim, aby w ogóle mieć na to szansę, musiałbyś idealnie wycelować i rozpocząć swoją podróż z bardzo daleka. To jak próba trafienia w mały cel z dużej odległości. Dzieje się tak, ponieważ czarne dziury istnieją w galaktykach, które są wypełnione innymi obiektami, takimi jak gwiazdy, planety i chmury gazu. Obiekty te mają własne siły grawitacyjne, które mogą wpływać na ścieżkę, jaką musisz obrać. To tak, jakbyś musiał ostrożnie poruszać się po pokoju, unikając wpadania na innych lub zbaczania z kursu przez ich ruchy. W podobny sposób, wpadając do czarnej dziury, musiałbyś nawigować i wzbraniać się przed wpływem innych obiektów niebieskich na twój ruch. Gdy jesteś bliżej, sprawy stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Dokonanie nawet najmniejszej zmiany kierunku wymagałoby ogromnej ilości energii, której nie byłbyś w stanie wygenerować. To tak, jakby próbować sterować statkiem kosmicznym bez paliwa. Dzieje się tak, ponieważ przyciąganie grawitacyjne czarnej dziury jest niezwykle silne. Po przekroczeniu punktu zwanego horyzontem zdarzeń nie ma już powrotu. Nie byłbyś w stanie już niczego kontrolować. Teraz, nawet jeśli jakimś cudem udało ci się wkroczyć na właściwą ścieżkę i ominąć wszystkie przeszkody, wciąż czeka cię niebezpieczeństwo. Intensywne ciepło i energia wokół czarnej dziury, zwane plazmą, usmażyłyby cię, gdybyś tylko się do niej zbliżył. Tak więc, aby znaleźć się bliżej, potrzebna jest niewiarygodnie silna ochrona. Ale prawie niemożliwe jest nie tylko samo wpadnięcie do czarnej dziury, również zobaczenie, jak ktoś inny do niej wpada. Dlaczego? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że stoisz daleko od czarnej dziury i obserwujesz, jak coś zbliża się do horyzontu zdarzeń. Gdy to coś, powiedzmy, że jest to statek kosmiczny, wpada do czarnej dziury, zaczynają się dziać dwie bardzo dziwne rzeczy. Po pierwsze, zmienia się kolor statku kosmicznego. Widzisz, grawitacja w pobliżu dziury jest niewiarygodnie silna, znacznie silniejsza niż cokolwiek, czego doświadczamy tutaj na Ziemi. To intensywne przyciąganie wpływa na wszystko wokół, w tym na światło.
Światło ma tę fascynującą właściwość, że przenosi energię, ale kiedy zbliża się ono do czarnej dziury, potężne przyciąganie grawitacyjne zaczyna odbierać mu energię, tak jakby ją kradło, czyniąc światło słabszym. Wiesz, że kiedy patrzysz na piękny zachód słońca, wydaje się ono mieć ciepły, czerwono-pomarańczowy kolor? Dzieje się tak dlatego, gdy światło słoneczne przechodzi przez naszą atmosferę, rozprasza się i traci część swoich niebieskawych barw o wyższej energii, pozostawiając te bardziej czerwone. Tak więc, gdy światło traci energię, ma tendencję do przemieszczania się w kierunku czerwonego końca spektrum kolorów. To samo dzieje się w pobliżu czarnej dziury. Światło ze statku kosmicznego traci energię z powodu silnej grawitacji czarnej dziury. Tak więc statek kosmiczny, który początkowo miał swój własny kolor, zaczyna wyglądać coraz bardziej czerwono, gdy zbliża się do czarnej dziury. To tak, jakby rzucała magiczne zaklęcie, zmieniając kolor statku. Druga dziwna rzecz związana jest z czasem. Zgodnie z ogólną teorią względności, grawitacja może wpływać na czas. I działa to w bardzo dziwny sposób, ponieważ nikt z Was, ani Wy, ani ludzie na pokładzie statku kosmicznego nie odczuje tej zmiany. Dla Ciebie, obserwatora w tym scenariuszu, czas płynie tak jak zawsze. Po prostu siedzisz tam popijając kosmiczną lemoniadę i obserwując podróż statku kosmicznego. Dla ludzi na pokładzie wszystko wygląda tak samo. Ich zegarki tykają w regularnym tempie, a oni wykonują swoje codzienne obowiązki. Ale obiektywnie rzecz biorąc, dla Ciebie byłoby to jak oglądanie statku kosmicznego spadającego w zwolnionym tempie. Wydaje Ci się, że spada do czarnej dziury przez tygodnie, a nawet lata. Skończysz 80 lat, a statek kosmiczny wciąż tam będzie. Szaleństwo, prawda? Jeśli czas zwalnia dla statku kosmicznego, oznacza to, że emitowane przez niego światło również zwalnia. Wyobraźmy sobie więc, że ktoś na statku kosmicznym włącza i wyłącza latarkę. Ale ponieważ czas płynie tak wolno, światło pochodzące z latarki również porusza się w zwolnionym tempie. Każdy impuls dociera do oczu po upływie wieków. Będziesz oglądać statek kosmiczny tak, jakbyś oglądał film w zwolnionym tempie. A gdy światło dociera do oczu dłużej, staje się słabsze i ciemniejsze, podobnie jak gasnąca gwiazda. Tak więc, gdy statek kosmiczny zbliża się coraz bardziej do horyzontu zdarzeń czarnej dziury, nie tylko zaczyna wyglądać bardziej czerwono, ale także wydaje się ciemniejszy. Tak więc coraz trudniej jest zobaczyć statek, gdy zbliża się on do czarnej dziury. Powoli zanika jak znikający akt na najnowszej scenie wszechświata. Zadziwiające, prawda? Ale to wszystko tyczy się obserwatora. A jak radzą sobie ludzie na pokładzie? Czego tak naprawdę doświadczasz, gdy wpadasz do czarnej dziury? Gdy zbliżasz się do niej, zaczyna dziać się coś naprawdę dziwnego. Grawitacja w pobliżu czarnej dziury jest tak potężna, że rozciąga i wypacza wszystko wokół niej. Różnica w przyciąganiu grawitacyjnym między głową a stopami staje się więc znacząca. Ta różnica tworzy siłę pływową, która rozciąga ciało jak długi, cienki kształt. Jest to proces, który w języku naukowym określa się spagettyzacją. Zasadniczo zostałbyś rozciągnięty do postaci ludzkiego makaronu. Zmiana w spaghetti może brzmieć dość zabawnie dla miłośnika makaronu, ale nie dla astronauty. W międzyczasie kolory wokół Ciebie zaczynają się zmieniać i zniekształcać, tworząc olśniewający pokaz świetlny. To jak jazda kolejką górską przez tęczowy tunel. Liczne zakręty, błyski i iskry to ekscytujące i oszałamiające doświadczenie. A to, co stanie się z Tobą, zależy od rodzaju czarnej dziury. Po pierwsze, mamy klasyczne czarne dziury, to takie, które istnieją wiecznie. Gdybyś do takiej wpadł, dotarcie do jej centrum zajęłoby niewiarygodnie dużo czasu. Centrum byłoby coraz bliżej, ale potrzebowałbyś prawie nieskończonej ilości czasu, aby do niego dotrzeć. Można więc odnieść wrażenie, że podróż nigdy by się nie skończyła. Mamy też wyparowujące czarne dziury. Mogą z czasem wyparować w wyniku procesu zwanego promieniowaniem Hawkinga. Przypomina to topienie kostki lodu. Te czarne dziury mają ograniczoną żywotność, a wpadnięcie do jednej z nich jest w zasadzie niemożliwe. Gdy zbliżasz się do parującej czarnej dziury, znajdujesz się w pobliżu jej krawędzi, horyzontu zdarzeń. To jak utknięcie przy wejściu do super fajnego parku rozrywki. Ale zgadnij co, ten park się kurczy.
Czarna dziura wyparowuje, a wraz z nią horyzont zdarzeń staje się coraz mniejszy. Jesteś więc tuż przy krawędzi, śledząc każdy jej ruch. Ale na zawsze pozostaniesz w tym horyzoncie zdarzeń, nigdy go nie przekraczając. Pamiętaj jednak, że po przekroczeniu pewnego punktu nie ma już drogi powrotnej. Masz bilet w jedną stronę do tajemniczego serca czarnej dziury. Tam wszystko zaczyna wariować. Nasze obecne rozumienie fizyki przestaje mieć rację bytu, więc to trochę jak wejście na pokaz magii. Co się dzieje po osiągnięciu tego punktu? Czy jest coś po drugiej stronie czarnej dziury? Nie mamy pojęcia. To dla nas wielka tajemnica, ale może kiedyś się tego dowiemy. Tak więc, mój przyjacielu, najlepiej jest podziwiać czarne dziury z bezpiecznej odległości i pozwolić swojej wyobraźni wznieść się na wyżyny niesamowitych cudów, które kryją. A twoje spaghetti może lepiej niech zostanie na talerzu. Podróżujemy 1000 lat świetlnych od naszej planety do nieznanego układu. Znajdują się tam dwie jasne gwiazdy krążące blisko siebie, ale jest tu też jeden masywny obszar – czarna dziura. Te obiekty są tajemnicze i niebezpieczne. Potrafią pochłonąć cały nasz świat w ciągu jednej sekundy. Poza tym są w stanie rozerwać na strzępy ogromną gwiazdę, taką jak nasze Słońce. To właśnie tego typu olbrzymy znajdują się zwykle w centrach galaktyk. Są one tak ciężkie, że ich grawitacja utrzymuje wokół siebie niezliczone gwiazdy, planety i gwiezdny pył. Mogą ważyć miliony, a nawet miliardy razy więcej niż Słońce. A teraz jesteś z powrotem na Ziemi w wyrzutni rakietowej. Myślisz jedynie o tym, by wstrzymać oddech i wystrzelić się do serca czarnej dziury. Ale spokojnie, nie musisz wstrzymywać oddechu, bo będziesz w skafandrze kosmicznym. A tlen jest wliczony w jego cenę, więc luzik. Poza tym, raczej i tak nigdy nie uda ci się dotrzeć do czarnej dziury. Tak daleka podróż przy użyciu technologii, którą obecnie dysponujemy, zajęłaby dziesiątki tysięcy lat. Wracasz więc do garażu, gdzie schowałeś swoją hiperrakietę, która zabierze cię do czarnej dziury w ciągu kilku sekund. Bum! Nagle znajdujesz się obok dwóch gwiazd i wielkiej pustki. Na początku zauważasz, że czarna dziura wcale nie jest czarna. Jej siła grawitacyjna wciąga nie tylko przedmioty, ale nawet samo światło. To sprawia, że jest niewidoczna. Można zauważyć jedynie jasny pierścień wokół niej, który nazywa się horyzontem zdarzeń. Składa się on ze skręconego światła, gorącego pyłu, plazmy i fragmentów asteroid, które również zostały tam uwięzione. Horyzont zdarzeń jest więc pierwszą przeszkodą do pokonania. Zakładasz plecak odrzutowy, otwierasz drzwi rakiety i skaczesz w kierunku czarnej dziury. Siła grawitacji zaczyna cię szybko przyciągać. Skafander kosmiczny chroni twoje ciało przed ogromnymi temperaturami i poziomem promieniowania na horyzoncie zdarzeń. Konwencjonalna odzież ochronna nie byłaby w stanie ci pomóc, więc dziękujesz tacie, że schował w garażu ten super wytrzymały kombinezon. Zaczynasz czuć, że twoje ciało nieprzyjemnie się rozciąga. Problem w tym, że grawitacja wzrasta z każdym centymetrem bliżej centrum czarnej dziury. Działa więc znacznie silniej przy głowie niż przy stopach. Twoje ciało zaczyna się rozciągać jak nitka spaghetti. Dlatego nazywa się to spaghettifikacją. Przed tym zjawiskiem niestety nie ochroni cię żaden skafander. Nie istnieje również żaden statek kosmiczny, który mógłby wytrzymać takie obciążenie. Cóż, to był krótki filmik. No dobrze, lepiej wróćmy do momentu przed skokiem. Zdajesz sobie sprawę, że aby dostać się do serca czarnej dziury i przeżyć, nie potrzebujesz ulepszonego sprzętu, ale innej czarnej dziury. I to właśnie jej rozmiar i masa mają tu znaczenie. Teoretycznie wpadnięcie do supermasywnej czarnej dziury można przeżyć. Wszystko zależy od szerokości jej horyzontu zdarzeń. Gdy dziura jest mała o masie zbliżonej do masy naszego Słońca, horyzont zdarzeń jest mały. Wówczas jego krawędź znajduje się bardzo blisko środka anormalnej siły grawitacyjnej, co spowodowałoby szybką i brutalną spaghettifikację. Ale jeśli horyzont zdarzeń jest szeroki, to znajduje się dalej od środka siły grawitacji. Wówczas nie będzie różnicy w grawitacji działającej na głowę i stopy. Jeśli więc masz wystarczająco dużo powietrza w skafandrze kosmicznym, możesz przetrwać taką podróż. Musisz po prostu wybrać supermasywną czarną dziurę. Zobaczmy. Ta w centrum Drogi Mlecznej? Nie.
Wokół niej jest zbyt dużo gorącej plazmy i śmieci. Do takiego skoku potrzebna jest całkowicie odizolowana czarna dziura. Gdzieś w ciemnej przestrzeni, dokąd nie zdążyły jeszcze dotrzeć odłamki sąsiednich światów. Szybko otwierasz swoją mapę kosmosu i znajdujesz idealną czarną dziurę. Wystarczy jedna ponadświetlna podróż i jesteś na miejscu. Oto i ona. Wielkie, ciemne nic. Na horyzoncie widać tylko zniekształcone światło odległych gwiazd i galaktyk. Aby sprawdzić swoją teorię, wrzucasz do środka manekina. Zbliża się on do czarnej dziury, po czym zwalnia i się zatrzymuje, ale to tylko złudzenie. Czarna dziura jest tak ciężka, że może zakrzywiać zarówno przestrzeń, jak i czas. Dla obserwatora manekin jest więc zamrożony w horyzoncie zdarzeń, a w rzeczywistości już dawno dostał się do serca czarnej dziury. Manekin nie uległ jednak procesowi spaghettifikacji, tak jak ty, gdy wpadłeś do małej czarnej dziury, więc teraz ochoczo skaczesz za nim. Pamiętaj, że nawet jeśli czujesz się dobrze, to i tak jest to podróż w jedną stronę. Gdy znajdziesz się w polu przyciągania czarnej dziury, już stamtąd nie uciekniesz. Nieważne, jak potężną masz rakietę i jak mocno machasz rękami. Jesteś teraz na krawędzi dysku akrecyjnego. Każda sekunda tutaj równa się tygodniom lub miesiącom na Ziemi. Podróżujesz w czasie. Na naszej rodzimej planecie być może wynaleziono już latające samochody i wysokie na kilka kilometrów drapacze chmur, ale w twoim odczuciu minęło tylko kilka minut. A niech to. Całe światło, które widzisz z gwiazd, zmieniło kolor na czerwony. To również spowodowane jest grawitacją. Światło, które widzimy, to fale, a czarna dziura je rozciąga. Krótkie fale niebieskie stają się długie i czerwone. Świetnie! Przekroczyłeś horyzont zdarzeń i zmierzasz ku czarnej nicości. Patrzysz w górę i widzisz cienki promień światła. W rzeczywistości to ostatnia rzecz, jaką ujrzysz. Potem jest już tylko czarna pustka. Nikt nie wie, co będzie dalej. Niektóre teorie mówią, że czarne dziury mogą być portalami do innego wymiaru albo do innego miejsca we wszechświecie. Wskakując do czarnej dziury w naszej galaktyce, możesz oddalić się o setki tysięcy lat świetlnych od naszego domu. W takim przypadku doświadczysz upadku w odwrotnej kolejności. Najpierw zobaczysz mały, ale rozszerzający się promień światła. Następnie czerwone światło gwiazd wraca do niebieskiego i zanim się zorientujesz, jesteś z powrotem na horyzoncie zdarzeń. A wkrótce potem uwalniasz się od przyciągania czarnej dziury. Naukowcy jednak nie są w stanie potwierdzić tej teorii. Dobra, zrobiło się trochę zbyt ponuro, więc tym razem sprowadzimy cię z powrotem na Ziemię w towarzystwie twoich przyjaciół. Chwalą cię za to, że udało ci się przeżyć w centrum czarnej dziury. Teraz stałeś się duszą towarzystwa i nic nie jest w stanie cię przerazić. Ale nawet największa czarna dziura w kosmosie nie jest tak straszna, jak mogłoby się wydawać. Mają one określony czas istnienia. Promieniowanie, o którym wspomniałem, pobiera energię z czarnej dziury. Jeśli nie ma wokół niej pożywienia, czarna dziura zaczyna się nadymać jak balon i w końcu nie zostaje z niej zupełnie nic. Kolejną obawą związaną z czarnymi dziurami jest to, że możemy je stworzyć w domu. W Wielkim Zderzaczu Hadronów naukowcy przeprowadzają eksperymenty, w których małe cząstki zderzają się ze sobą z dużą prędkością. Dochodzi wówczas do ogromnych wybuchów energii. Niektórzy naukowcy uważają, że energia ta jest wystarczająca do stworzenia mikroskopijnej czarnej dziury. Gdy taka już powstanie, zacznie wchłaniać otoczenie i rosnąć. Najpierw dziura wciągnie kilka małych obiektów z pomieszczenia, w którym została stworzona, a potem całe laboratorium. Dziura wciąż będzie się powiększać i wkrótce pochłonie całą naszą planetę. Zmieni równowagę sił w naszym Układzie Słonecznym i pożre planety jedną po drugiej. Gdy te się skończą, nadejdzie czas na deser. Słońce. Lekkie górne warstwy plazmy zostają rozciągnięte w długie spaghetti i przyciągnięte w kierunku czarnej dziury. Następnie, warstwa po warstwie, nasza gwiazda zapadnie się w ciemną otchłań. A kiedy Słońce będzie już w połowie pochłonięte, czarna dziura wystrzeli wiązkę energii oraz światła na zewnątrz i będzie kontynuowała pochłanianie Słońca. W ciągu kilku chwil z naszego Układu Słonecznego nie pozostanie nic.
Niektórzy tak właśnie opisują koniec świata, ale nawet jeśli uda nam się stworzyć mikroskopijną czarną dziurę, będziemy bezpieczni. Będzie ona zbyt mała, aby pochłonąć duże obiekty i będzie się żywić jedynie małymi cząsteczkami atomowymi. Czarne dziury nie tylko emitują energię, ale także ją pochłaniają, więc nasza mała dziura nie będzie miała czasu na wzrost. W ciągu ułamka sekundy straci więcej energii, niż jej znajdzie. Zobaczysz więc chwilowy błysk, a potem już nic. Stworzenie stabilnej i kontrolowanej czarnej dziury mogłoby być nawet przydatne. Emitują one ogromne ilości energii, którą można by wykorzystać. Czarna dziura o masie Mount Everestu mogłaby zaopatrzyć w energię całą ludzkość, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że czarne dziury są niebezpieczne. Możemy je jednak obserwować i badać nasz wszechświat, o ile tylko nie będziemy się do nich za bardzo zbliżać. Postanawiasz więc zamknąć drzwi do garażu na kłódkę, przynajmniej na jakiś czas. Mroczne, wiecznie nienasycone potwory żyją w całym wszechświecie. Powstają w przestrzeni kosmicznej wraz z wybuchami potężnych gwiazd. Czarne dziury są ciężkie niczym Ziemia, ale wielkością odpowiadają raczej piłeczce ping-pongowej. Nie mają powierzchni, natomiast ich grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie jest w stanie się przed nią uchronić. Czarne dziury nie mają też klasycznych fizycznych granic. Formą, która najbardziej przypomina typową granicę, jest horyzont zdarzeń, strefa, po przekroczeniu której nie ma już odwrotu. Wpadnięcie w czarną dziurę dla gwiazdy zazwyczaj kończy się spektakularnym widowiskiem świetlnym, po którym następuje całkowite jej zniszczenie. Astronomowie znają tylko jeden przypadek, gdzie gwiazda zdołała przetrwać spotkanie z czarną dziurą o masie równej 400 tysiącom Słońc. Zderzenie to miało miejsce w galaktyce oddalonej od Ziemi o około 250 milionów lat świetlnych. Za pomocą potężnej aparatury astronomowie byli w stanie dostrzec fale promieniowania rentgenowskiego emitowane w przestrzeń kosmiczną co 9 godzin. Ich zdaniem musiały to być sygnały SOS wysyłane przez gwiazdę uwięzioną w kosmicznej otchłani. Gwiazda ta była przeciętnym czerwonym olbrzymem, gdy po raz pierwszy weszła w kontakt ze swoim nowym przyjacielem. Kiedy dwa obiekty znalazły się zbyt blisko siebie, głodny kosmiczny potwór nie mógł oprzeć się pokusie i zaczął zjadać swojego gościa. Kiedy pożarł już zewnętrzne warstwy wodorowe, zostało tylko jądro. Ostatecznie biedna gwiazda z czerwonego olbrzyma zamieniła się w białego karła. Co dziwne, nasz kosmiczny potwór nie był jednak w stanie dokończyć swojego posiłku. Postanowił go więc uwięzić w swojej orbicie na później. Od tamtej pory biały karzeł przemieszcza się w 9-godzinnym cyklu dookoła czarnej dziury. Jest od niej na tyle daleko, że nie powinno dojść do jego połknięcia. Ta kosmiczna podróż nie idzie jednak tak gładko. Z powodu grawitacji tor orbity stale się obraca. Po dwóch dniach przypomina wykres spirografu. Czarna dziura nadal podgryza gwiazdę, która w ten sposób traci stale na masie, ale powiększa rozmiar. Poza tym jej własna orbita zaczyna coraz bardziej przypominać kształtem koło. Naukowcy przypuszczają, że pewnego dnia gwiazda będzie w stanie oddalić się od swojego żarłocznego przyjaciela i w ciągu biliona lat zamienić się w planetę wielkości Jowisza. To 70 razy dłużej niż wszechświat istnieje ogółem, więc równie dobrze może się to nigdy nie zdarzyć. Sama Droga Mleczna mieści w sobie setki milionów czarnych dziur, a poza jej granicami jest ich jeszcze więcej. Są one w stanie pożerać gwiazdy, by następnie wyrzucać je w innych galaktykach. Teleskopy, którymi dysponujemy obecnie, mogą nie mieć wystarczającej mocy, abyśmy mogli je dostrzec. Większość galaktyk, w tym nasza Droga Mleczna, ma w swoich centrach supermasywne czarne dziury, nawet miliardy razy cięższe od Słońca. Inne tego typu obiekty są znacznie lżejsze, o masie równej zaledwie 3 Słońcom. Najbliższa Ziemi czarna dziura została zlokalizowana w odległości 1000 lat świetlnych od naszej planety. W zasadzie tuż za rogiem, jak na kosmiczne dystanse. Znajduje się ona w Układzie Gwiezdnym, który z Ziemi da się dostrzec gołym okiem. Naukowcy trafili na nią, obserwując dziwne zachowanie gwiazdy. Gigantyczne ciało obracało się jak szalone, stąd wniosek, że w sąsiedztwie musiał znajdować się obiekt o potężnej sile grawitacyjnej. Najżarłoczniejsza czarna dziura, znana naukowcom, waży tyle co aż 34 miliardy Słońc i jest jakieś 8 tysięcy razy większa niż ta umiejscowiona w centrum Drogi Mlecznej.
Ten głodomór każdego dnia pochłania równowartość jednego słońca. Zdarza się, że czarne dziury przejawiają zapędy kanibalistyczne, pożerając inne obiekty tego rodzaju, jeśli znajdą się zbyt blisko. Spokojnie, zanim wskoczysz do statku kosmicznego, by uciec do jakiejś bezpiecznej galaktyki, w której nie ma czarnych dziur, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Mimo że czarne dziury są potężne i masywne, ich promień jest za mały, by mogły zagrozić Ziemi. I nawet najbardziej żarłoczne z nich można bezpiecznie obserwować z odległości. Według obliczeń naukowców żadna czarna dziura nie powinna zbliżyć się do naszej planety na odległość bliższą niż Słońce przez okres równy temu, ile istnieje Wszechświat, razy 10 miliardów. Natomiast gdyby któryś z tych potworów przeszedł koło Neptuna, mógłby wpłynąć na orbitę Ziemi, a to mało korzystny scenariusz. Na całe szczęście również mało prawdopodobny. W teorii wszystko może zamienić się w czarną dziurę. Jedyna różnica między nią a Słońcem polega na materii, z której zbudowane są ich jądra. W przypadku tych potężnych kosmicznych monstrów, materia ta ma niezwykłą gęstość. W rzeczywistości wszystkie czarne dziury powstają w taki sam sposób. Musi dojść do grawitacyjnego zapadnięcia się supermasywnej gwiazdy. Takiej o masie co najmniej 20-30-krotnie większej niż Słońca. Tak więc Słońce nigdy, przenigdy nie zamieni się w czarną dziurę. Gdyby jednak miało do tego dojść, a dawna gwiazda zachowałaby przy tym swoją masę, nadal miałaby taką samą siłę grawitacji. Ziemia wciąż krążyłaby więc wokół Słońca w odmienionej postaci i nie zostałaby wciągnięta. Orbita również nie uległaby zmianie. Jedynym niebagatelnym problemem byłby brak światła słonecznego. Ale to tylko gdybanie. Tak naprawdę Słońce nie jest wystarczająco masywne, by doszło do takiej przemiany. W rzeczywistości stanie się kiedyś po prostu białym karłem. Poza tym czarna dziura nigdy nie wciągnie na obiad całej galaktyki. W Drodze Mlecznej znajduje się około 400 miliardów gwiazd. Zaledwie 0,1% wszystkich powstałych kiedykolwiek gwiazd skończy jako czarne dziury. Wiecznie nie na żarty, potężny potwór znajdujący się w samym środku galaktyki ma imponujący zasięg grawitacyjny, ale nawet to nie wystarczy. Wciągnął już większość gwiazd znajdujących się w swoim sąsiedztwie i już teraz waży tyle co kilka milionów słońc, więc nie może się jakoś znacznie powiększyć, nawet jeśli od czasu do czasu schrupie jakąś podobną do Słońca gwiazdę. Galaktyki będą na siebie wpadać, a czarne dziury powiększać i łączyć się ze sobą. Jednak ponieważ Wszechświat jest już gigantyczny i ciągle się rozszerza, te zderzenia i połączenia nie będą trwać wiecznie. Na pewnym etapie czarne dziury będą przemierzać tę ogromną przestrzeń niczym zbłąkane gwiazdy. Nie będą nawet w stanie wchłaniać ciemnej materii na obrzeżach galaktyk. Ostatecznie wszystkie czarne dziury znikną, ale będzie to miało miejsce w bardzo odległej przyszłości. Jeśli kiedykolwiek zostaniesz kosmonautą przemierzającym kosmiczne przestworza i wypuścisz się tak daleko, że wciągnie cię czarna dziura, twoje życie nie skończy się natychmiast. Nie, tu wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Zmieni się sposób, w jaki postrzegasz przestrzeń i czas, a rzeczywistość podzieli się na dwie wersje. W jednej przestaniesz istnieć, w drugiej będziesz żyć i jak gdyby nigdy nic wkroczysz do czarnej dziury. Zapuszczając się głębiej, zauważysz, że przestrzeń coraz bardziej się zakrzywia, a w samym centrum zakrzywienia osiąga poziom nieskończoności. Ten punkt lub linię określono mianem osobliwości. W tym miejscu prawa fizyki oparte na pojęciach przestrzeni i czasu nie obowiązują. W wystarczająco dużej czarnej dziurze, takiej miliony razy cięższej od Słońca, wszystko potoczy się gładko jak po sznurku. Będziesz po prostu spadać swobodnym lotem, nie czując siły grawitacji. I będziesz tak spadać i spadać, aż dosięgniesz osobliwości. Nie ma szans na ruch w przeciwnym kierunku. W tej rzeczywistości przestrzeń i czas zamieniają się rolami. Na Ziemi mówimy, że czas ciągle popycha nas do przodu, ale to metafora. W czarnej dziurze bardzo realnie będzie cię przesuwał w jej głąb. Za to w mniejszej dziurze siła grawitacji będzie większa w okolicy twoich stóp niż w pobliżu głowy. Z tego też powodu przejdziesz proces spaghettizacji. Tak właśnie naukowcy nazwali zjawisko, gdy obiekty są ściskane w poziomie i rozciągane w pionie przez potężną siłę grawitacji panującą w czarnej dziurze. Teraz na myśl o czarnych dziurach zawsze będzie mi stawała przed oczami włoska kolacja.
Ciekawe, co jeszcze może z człowiekiem zrobić ta przedziwna przestrzeń. Rozciągnąć jak makaron i nafaszerować jak cannelloni? No i teraz jestem głodny. Gdyby w tej kosmicznej podróży towarzyszył ci kompan, ale z jakiegoś powodu ustrzegł się przed wpadnięciem w czarną dziurę, z jego perspektywy zdarzenia prezentowałyby się zupełnie inaczej. Zobaczyłby, jak rozciągasz się i wydłużasz, jak pod olbrzymim szkłem powiększającym. Im bliżej krawędzi dziury, tym bardziej wydawałoby się, że poruszasz się w zwolnionym tempie. Potem zobaczyłby, jak zamarzasz, a jednocześnie otaczają cię promienie. Byłbyś w dwóch miejscach jednocześnie, żyjąc dwoma różnymi życiami, ale nadal istniałbyś tylko w jednym egzemplarzu. Dokładnie tak czarne dziury pokazują nam, że tak naprawdę nic nie jest prawdziwe. Każdy człowiek może mieć własną rzeczywistość. Niektórzy naukowcy uważają, że wszyscy żyjemy wewnątrz ogromnej czarnej dziury. Nasz wszechświat zaczął się od wielkiego wybuchu, ale istnieje teoria mówiąca, że istniało też coś wcześniej. Coś na kształt supergęstego ziarna skupiającego w sobie całą masę i energię Wszechświata, o masie mniej więcej takiej jak miliard Słońc. Było ono bilion razy mniejsze niż jakakolwiek cząstka dostrzegalna dla ludzkiego oka. To ziarno mogło zrodzić się wewnątrz czarnej dziury, a jeśli wierzysz, że istnieje więcej niż jeden Wszechświat, czarne dziury mogłyby spełniać rolę drzwi pomiędzy tymi równoległymi światami, jak korzeń, z którego wyrastają dwa drzewa. Przy czym czarnej dziury nie da się zobaczyć bezpośrednio, ponieważ nie emituje ona żadnego światła. Naukowcy są w stanie zlokalizować je tylko po tym, jaki wpływ wywierają na otaczające je ciała niebieskie. Kiedy ponad 200 naukowców z całego świata połączyło ze sobą siły, udało im się po raz pierwszy uchwycić na zdjęciu to kosmiczne dziwo. Gdyby zsumować moc sprzętu, którego użyli, byłaby równa mocy teleskopu wielkości Ziemi.